Dzień dobry i witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Neurofreaki. Wasi ulubieni neuroterapeuci Patryk, Maciek. I dzisiaj z nami jest Justyna. Justyna niestety nie jest neuroterapeutką, ale z racji tego, że będziemy rozmawiać na tematy trochę nie neuroterapeutyczne, a dzisiaj poruszymy sobie temat związany z tworzeniem social mediów, z budowaniem swojej marki osobistej i odpowiem wam na pytanie, czy warto to robić, kiedy to robić i jak to robić. I bardzo tutaj cieszymy się, że Justyna jest z nami. Ja też się bardzo cieszę. Fajnie. Słuchaj, z Justyną w ogóle, słuchajcie, widzimy się dlatego, że w kolejnej edycji Neuroklubu, czyli teraz w czwartej. W obecnej. W obecnej, która trwa od marca do września bieżącego roku. Justyna zajmuje się właśnie troszeczkę jakby zachęceniem ludzi do tworzenia social mediów. Troszeczkę pokazania, jak to robić, po co to robić, więc być może zobaczyliście też neurokawkę, która była ostatnio z Justyną na temat właśnie social mediów. I wydaje mi się, że ten temat warto poruszyć, bo pomimo tego, że tych profili social mediowych już trochę jest, to dalej jest ich mało, a nawet jeżeli one są, to na pewno można zrobić tak, żeby były lepsze i wnosiły więcej. I to będzie nasz główny tutaj temat dzisiaj. Na pewno, dobra. Żeby też szeroko docierały, bo to też jest kolejna kwestia dosyć istotna. Tak, dlatego że jak zobaczymy sobie tak jak ja obserwuję, znaczy nie powiem, że mnie jakoś obserwował dużo, ale gdzieś jak trafię na jakiś profil, gdzie jest fizjoterapia czy masaż, treningi mają się trochę inaczej. Inny świat trochę. Trochę inny świat jest, ale jak się trafia się fizjoterapia, masaż, osteopatia, jakaś taka praca manualna, albo nawet trening medyczny. Trening medyczny też nie jest już tak popularny. Jak właśnie takie treningi, wie, że tam pakuję klatę i wyglądam lepiej. To tych osób jest nawet już trochę sporo, ale to są właśnie zasięgi kilkaset, 1000, więc to taki naprawdę taki mikroinfluencerzy, jak już mało z takich typu bardzo popularnych, wnoszących dużo wartość profili fizjoterapeutycznych. Czyli też takie lokalne społeczności można byłoby raczej powiedzieć, niż coś o takim bardzo dużym zasięgu, więc możemy sobie też pewnie, znaczy na pewno o tym pogadamy, o takiej funkcji edukacyjnej, jakiej to pełni dla wszystkich, jakby nie tylko bezpośrednio na naszych pacjentów. Trochę mi się wydaje też, że tego typu profile, które przytoczyłeś wcześniej, takie związane z treningiem, ze sportem, z nimi jest trochę łatwiej, bo to już jest coś, co jest obecnie modne. Bardzo dużo ludzi zaczęło ćwiczyć, szczególnie w czasie pandemii zobaczyli, że im tego brakuje, brakuje im tego ruchu, więc szukali odpowiedzi, co mogą robić w domu, jak ćwiczyć, jak nie zwariować. Więc tych profili było wtedy już dużo, teraz jest ich jeszcze więcej i one są stosunkowo coraz większe właśnie dlatego, że coraz więcej osób chce ćwiczyć. Natomiast fizjoterapia to jeszcze nie jest, jeszcze powtarzam, bo to ważne, jeszcze nie jest coś tak modnego, żeby robił to już każdy. I to jest fantastyczna nisza do zapełnienia właśnie teraz. Tak, plus jeszcze ja mam takie wrażenie, że w tym świecie fitness, nazwijmy sobie to tak, że ci influencerzy jakby dużo wcześniej zostali jakby postawieni w takiej sytuacji, że to oni pracują na tą swoją markę osobistą i pracują sami na siebie, mają troszeczkę inne warunki pracy, więc oni jakby od razu zauważyli to, jak bardzo to jest im potrzebne. A my jeszcze, no nadal możemy powiedzieć, jesteśmy jako branża tak trochę w powijakach w tym wszystkim. Na pewno warto zauważyć, że na przykład jak są trenerzy personalni i właśnie świat fitness, to na przykład u nich są szkolenia związane z tym, jak sprzedawać pakiety, jak sprzedawać usługę, a w fizjoterapii wydaje mi się, że w tym momencie nie ma jeszcze żadnego takiego szkolenia warsztatu, które by o tym mówiło. Tak. I podejrzewam, że wiele osób jest takich, które pewnie myśli o tym, to nie jest etyczne specjalnie, tak, sprzedaż fizjoterapii. Ja pamiętam, że pojawiały się takie inicjatywy gdzieś tam na przestrzeni ostatnich mniej więcej, nie wiem, 3-4 lat. I chyba nie cieszyło się to dużą popularnością, bo nawet widziałem, że mimo tego, że w tych szkoleniach miały brać udział takie osoby, no, które gdzieś tam, nazwijmy to w tym świecie instruktorów, nauczycieli sprzedaży, to były takie bardzo znane nazwiska, to mimo tego te szkolenia się albo nie odbyły, albo po prostu nie było kolejnej edycji. A szkoda. Też trochę mi się wydaje, że jeżeli ktoś jeszcze nie jest przekonany do tego, czy to jest dla niego miejsce, to zobaczenie znanego nazwiska tutaj też trochę nie pomaga, bo znane nazwisko wiąże się też z dużą kasą po prostu. A jeżeli ludzie nie mają zaufania, nie wiedzą, czy będą prowadzić te social media, nie wiedzą, czy to im się w ogóle spodoba, albo wręcz uważają, że nie będą,
no to nie wydadzą po prostu tego i tego nie zrobią. A szkoda, bo można dzięki temu mieć bardzo fajne rezultaty. Natomiast też powiedziałeś o tej etyczności. Zastanawiam się, z czego to wynika. Dlaczego ktoś może myśleć, że to jest nieetyczne, sprzedawanie fizjoterapii? Tak, o tym już gdzieś tam kilkakrotnie sobie dyskutowaliśmy, a to myślę, że warto chyba do tego na chwilę wrócić. Trochę się tak u nas utarło, że to jest pewnego rodzaju służba, więc skoro służba zdrowia, to też służba, no nie kojarzy nam się z czymś, co zarabia. Tak, okay. Tylko po prostu z tym, że robię coś dobrego dla innych ludzi, więc byłoby fajnie, jakby to było takie altruistyczne. Jak jest altruistyczne, to znaczy, że mogę siebie trochę gdzieś tam dojechać i moje potrzeby są dalej niż kogoś innego, więc niech to będzie najlepiej za pół darmo i o ile pacjenci sami się o mnie nie dowiedzą znikąd z poczty pantoflowej, albo najlepiej niech przyjdą na gdzieś bezpłatną wizytę w ramach NFZ-u, to wtedy jest okej. Okej, okay. to mnie trochę zaskoczyło, bo ja totalnie inaczej patrzę na fizjoterapię, raczej na usługę, która jest po prostu potrzebna i której warto szukać. Znaczy my trochę patrzymy na to chyba jak na taką usługę premium, bym powiedział. Tak. Natomiast tak, w treningu jest tak, że czuję się świetnie i chcę wyglądać jeszcze lepiej. No okej, okay, na to trzeba płacić, to nie po prostu już. Albo czuć się jeszcze lepiej. Minimum masz, trzeba za to płacić, tak? Ale tu jest tak, że my teoretycznie swoje usługi kierujemy do osób, które no, czują się często fatalnie, tak? Są w mega kiepskim stanie, mają duże bóle kręgosłupa, głowy, problemy trzewne i tak dalej. Więc teoretycznie nie wypadałoby za bardzo zarabiać na osobach, które no, nie mają tego szczęścia, żeby cieszyć się zdrowiem aktualnie, / życiem. Okay. Więc to może w tych wariantach. No i teoretycznie myślę, że też gdzieś tam pod tym wszystkim jest takie przekonanie, że no jednak ja na swoje zdrowie teoretycznie płacę przez lata. Wiesz, jakby we wszystkich jesteś zatrudniona na umowę o pracę albo nawet na zlecenie, jak masz 26 lat, to i tak te podatki są stosunkowo duże. Masz teoretycznie umowę około 10 brutto, no to twoje 4,5 tysiąca złotych praktycznie odjeżdża, w tym odjeżdża na zdrowie, no nie? Mm-hmm. Więc to teoretycznie, no czy powinniśmy za to brać kolejne pieniądze? No to tak samo musielibyśmy się zastanowić, czy prywatne gabinety lekarskie to jest coś, co jest okej, czy nie. Ja uważam, że jak najbardziej to jest okej. Więc no, to jest chyba kwestia tego, co kto ma, ile może wydać i jak patrzy na zdrowie. Mhm. Ale tak czy tak, prywatne gabinety lekarskie też się reklamują, więc myślę, że fizjoterapia tym bardziej powinna. Tak, i ja to mógłbym w to iść po prostu jeszcze dużo, dużo dalej i teraz powiedzieć, że w takim razie jest, skoro to jest taka bardzo, powiedzmy, podstawowa potrzeba, żeby czuć się dobrze i czuć się zdrowym, no to może tak samo wypadałoby patrzeć na przykład na żywność. No, nie wypadałoby, żeby ktoś chodził głodny, więc najlepiej jakby było za darmo, nie? Coś w tym jest faktycznie. Może to bezpośrednio nie wypada robić nawet drogich produktów. No najlepiej jakby one były wszystkie tanie albo za darmo. To wtedy byłoby okej. To jest wszystko kwestia tego, jak sami trochę podchodzimy do tego, co mamy i co możemy przekazywać. Im mocniej wierzymy w to, co potrafimy, tym mocniej wiemy, że na przykład ktoś wyda u nas pieniądze na te dwie wizyty, powiedzmy, i to jest już dla niego turbo poprawa życia, a równie dobrze może chodzić gdzieś tam, czekać kolejne 3 lata na wizytę gdzieś tam na NFZ, no i nie doczekać na przykład, nie? Albo czuć się gorzej. Może tak być. No znowu, no, tak jak mówisz, to kwestia pewnego rodzaju myślenia o tym jako jakiejś inwestycji, że szybciej dojdę do zdrowia, no to szybciej będę w stanie nawet sobie tą, no nazwijmy stratę, jakoś szybciej odbić. Natomiast mnie się wydaje, że tutaj, jeżeli ktoś faktycznie ma taki problem, czy powinienem się reklamować, czy powinienem się pokazywać, czy powinienem na tym zarabiać, to niech się zastanowi, ile wydał sam na studia, szkolenia, doskonalenie się, bezpłatne praktyki, które pewnie gdzieś tam po drodze były. Bo kiedy sobie odpowiemy na te wszystkie pytania, stwierdzimy, kurczę, no reklamowanie się w social mediach w sumie nie jest aż takie złe. Więc może warto. Tak, poza tym no, wypadałoby też może pomyśleć o tym od innej strony. Skoro mam jakiś mega fajny produkt, którym jest no, po prostu poprawianie twojej jakości życia. Tak to możemy nazwać, to zaraz do tego chyba dojdziemy, ale skoro no po prostu wiem, że umiem zrobić coś takiego, że inni się czują lepiej, zabieram im ich, znaczy zabieram, to jest bardzo górnolotne, nie? Ale powiedzmy, że pomagam im czuć się lepiej, nie czuć bólu i tak dalej, no to moim zdaniem bardzo przydatna umiejętność. Całkiem. Więc jeśli ja jej nie reklamuję, to znaczy, że zabieram innym możliwość skorzystania z tej usługi, bo oni nawet nie wiedzą, że ja to potrafię. No dokładnie. Tak?
Tak. Nasz znajomy mówił, że dobrzy uzdrowiciele zawsze będą mieli pracę. Slash, wiesz, to jest bardzo przydatna umiejętność, bo ludzie będą zawsze chorowali. Jakby tak. Podsumowując cały ten rozkminę, wiemy, że to jest po prostu warte i tutaj były takie dość skrajne przykłady żywności, że jednak to jest okej, więc promowanie siebie jest jak najbardziej słuszne, no bo jednak wydaliśmy na to, tu gdzie jesteśmy, sporo czasu, wydaliśmy sporo pieniędzy, poświęciliśmy na to sporo czasu, więc myślę, że nikt się nie obrazi za to, że to po prostu nie jest usługa charytatywna. Oczywiście jakby ktoś chciał prowadzić w ramach swojego biznesu częściowo usługę charytatywną, mega spoko, dużo osób teraz to robi i jest jak najbardziej okej. Więc wspieramy takie podejście, więc tutaj też można się wykazać dużą dozą altruizmu, ale tak czy inaczej warto pamiętać o tym, że jest to no, pewnego rodzaju biznes, który prowadzimy. Tutaj więc... zasada samolotu, to jest moja ulubiona zasada, czyli zadbaj o siebie, żeby móc zadbać o innych, bo bez tego po prostu nie dasz rady pomagać. Chcesz pomagać, pomagaj, no ale zadbaj też o to, żebyś ty mógł przeżyć i przetrwać w dobrych warunkach. Tak, dosłownie na przykład ostatnio rozmawiam ze znajomą i ona mówi, że kurde, mogłaby się w aktualną sytuację bardzo mocno wejść, jeszcze poświęcić, dać kawałek siebie, ale jednak za coś trzeba opłacać tutaj mieszkanie plus inne rzeczy, które mamy jakby w obowiązku i wypadałoby. Stąd teoretycznie można pracować sobie 2-3 dni w gabinecie, a resztę poświęcić na inne tak naprawdę aktywności, więc to już oczywiście każdy będzie sobie decydował, na co chce ten czas poświęcić. Więc na pewno takie rzeczy warto porować. Pytanie jest takie, po co jeszcze teoretycznie te social media? Bo ktoś się tak zastanawiał, dobra, widzę w tym jakąś wartość, ale jeszcze chcę więcej wiedzieć, jakby co mi to rzeczywiście może w konsekwencji dać, no nie? Prowadzenie takich social mediów. Co mnie się wydaje, że to, żeby zadać sobie pytanie, co mi to może dać, to jest podstawa i od tego powinno się wyjść. Jak już nie będziemy mieli tych wszystkich problemów związanych z właśnie, czy to jest moralne, czy niemoralne, czy powinniśmy, czy nie, to za każdym razem, kiedy myślimy o publikacji, powinniśmy sobie zadawać pytanie po co, ale nie tylko dla nas. Powinniśmy też sobie zadać pytanie po co w kontekście odbiorców, którzy będą czytać to, co my napiszemy. Bo ja bardzo często powtarzam, że samo budowanie społeczności, o którym bardzo dużo się mówi teraz, kiedy sprzedaje się kursy, to jest trochę za mało, bo w momencie, kiedy skupiasz się na budowaniu społeczności, to zapominasz właśnie o tym clue, po co, że nagle pojawiają się tylko numerki, od których bardzo łatwo się uzależnić, powiedzmy sobie szczerze, kolejny like, jeden mniej, pięć mniej, 10 więcej, o jak jest 10 więcej osób, to może to są moi pacjenci, a to tak nie działa. Kiedy zaczynamy myśleć o treściach, o tym, żeby tworzyć, żeby zostać twórcami w internecie, to tak, musimy sobie zadawać właśnie pytania po co i jaką dajemy wartość. I w momencie, kiedy zaczniemy budować wartość, jakąkolwiek, bo jak się domyślam, każdy ma inne zainteresowania, każdy ma też inne skille i w momencie, kiedy faktycznie zaczniemy budować te wartości, to zacznie się budować wokół tego społeczność, a z tej społeczności już jest dużo bliżej do naszych przyszłych pacjentów, czyli właśnie do tej sprzedaży i do poszerzenia swoich gabinetów na przykład. Nie? Ale na przykład teraz ciągniemy sobie ten temat dalej, czyli prowadzenie social mediów pozwoli mi tylko i wyłącznie w konsekwencji spowodować, że do mnie trafią pacjenci, czy coś mi to jeszcze da? Nie, to właściwie to jest taki trochę nawet efekt uboczny, bo pacjenci podejrzewam najczęściej i najłatwiej przychodzą z polecenia i ewentualnie z wyszukiwania Google, jak po prostu kogoś szukają. Natomiast prowadzenie social mediów poza tym, że może dać ci pacjentów, pokażę ci też przy okazji, jakim jesteś człowiekiem i jakie przekazujesz wartości, ale oprócz tego, co się w tym twoim gabinecie dzieje. Bo prowadzenie social mediów teraz i sprzedawanie usług przez Instagram czy Facebooka, to jest takie troszeczkę pokazywanie siebie, tego, jakimi jesteśmy ludźmi i co możemy zaproponować tym naszym odbiorcom. A to już jest dużo szerzej niż samo sprzedawanie usług. Oprócz tego, dzięki temu, że mówimy do naszych odbiorców w social mediach, możemy ich edukować. A w momencie, kiedy zaczynamy ich edukować, też pokazujemy, że nasza usługa jest nie tylko potrzebna, ale czasami wręcz konieczna, bo odbiorcy mogą sobie nawet nie zdawać sprawy, że jesteśmy im potrzebni. Boli ich głowa, mają bolesne okresy, cały czas boli ich kręgosłup, kiedy wstają rano. Bardzo często z takimi problemami idą do lekarza, odbijają się tam od APAP-u i na tym się kończy cała ich pomoc, a nie wiedzą, że mogliby z takimi dolegliwościami iść do fizjoterapeuty. I to jest bardzo dobry moment, żeby im to powiedzieć. Po prostu, żeby im pokazać, jaki jest zakres tych działań. No i dodatkowo jeszcze możemy znaleźć sobie pacjentów, którzy faktycznie będą
z nami spójni, którzy będą nas rozumieć i których my też będziemy lepiej rozumieć. I tutaj myślę, że bardzo fajne jest to, że to pomaga skrócić ten dystans taki między nami, bo raz, że jeśli ktoś nas obserwuje od jakiegoś czasu, no to można powiedzieć, że już tak jednostronnie mamy nawiązaną znajomość, nie? Tak. Już się komuś trochę opatrzyliśmy. Ktoś już zna nasz i styl mówienia, to mniej więcej jakie gdzieś tam przekazujemy treści z niektórymi, nawet jeśli one są niemerytoryczne i na przykład z tych treści nie wyciąga tego, że o, a on to się na przykład zna na tym i na tym, to to jest trochę mój problem, tylko mogą być też takie rzeczy trochę dookoła, że a, to ma mniej więcej taki charakter, taki mój trochę ziomek, gdzieś styl bycia i tak dalej. Ja na przykład też to tak bardzo mocno widzę w gabinecie, bo gdzieś tam te swoje social media sobie prowadzę takie dosyć luźne. Więc jak przychodzą pacjenci, którzy są z polecenia od kogoś innego, kto jakby bezpośrednio mnie nie zna, no to ta atmosfera jest taka odrobinę jakby sztywniejsza. Jest tak bardziej per pan, pani, mój problem taki, taki. No i oczywiście on gdzieś tam się chwilę, mija 5 minut i gdzieś tam to napięcie schodzi. Ale jak są to osoby, które definitywnie widać, że gdzieś tam mnie w tych social mediach obserwują, to ten dystans jest taki od razu, jakbyśmy byli już dobrymi znajomymi. Właśnie. Wchodzą, piona, siema, cześć, przychodzę z tym i tym, dawaj robimy, nie? No właśnie to, co powiedziałeś, że kiedy idziemy do kogoś obcego, do obcego gabinetu, to zawsze jest ten taki stresik, że nie wiemy, jak się zachować, czy sami mamy czekać tutaj na recepcji, czy ktoś do nas przyjdzie, czy nie przyjdzie, jak to wygląda w ogóle, czy trzeba zapukać. To są wszystko takie rzeczy, na które terapeuta może, o których terapeuta może w ogóle nie pomyśleć, ale w momencie, kiedy już prowadzi te swoje social media, to może na te pytania odpowiadać. I tak. Kiedy wchodzi się do niego do gabinetu, to to już jest nie dzień dobry pani magister, tylko no się ma byku, nie? Tak, myślę, że to już właśnie robi to pierwsze wrażenie, nie? Tak. Bo tak jak ono normalnie byłoby, te pierwsze sekundy naszego spotkania to by były dopiero w momencie, jak otwieramy drzwi. Tak. Tak tutaj one są już dużo wcześniej, więc nawet jak ktoś trafi i nawet my nie zamieścimy tego jakby wprost, jak się zachować u nas w gabinecie, bo widzę, że czasami się pojawiają takie posty i to jest chyba w sumie fajne, bo ja bardzo ostatnio fajne. Zauważyłem dużo takich treści, sam nigdy takiej nie robiłem, może czas to zrobić. Jak przygotować się na wizytę do terapeuty, nie? Tak, to jest terapeuty, coś, co nie? moim zdaniem jest mega tak, fajne. Zwłaszcza, że na przykład podejrzewam, że czy do mnie, czy do Patryka może to wyglądać też trochę inaczej niż na przeciętną wizytę fizjoterapii, więc fajnie by było, bo ja czasami wysyłam niektórym... Dużo, otwarte głowa tylko. A ja to właśnie zależy też na co, nie? Bo na przykład jak sobie gdzieś tam pracuję z tymi pacjentami, którym robię chociażby ten pomiar HRV, no to muszą się definitywnie no to trochę jakby z listy przygotować do tego, tak jak do badań krwi się przygotowują w odpowiedni sposób, no to tutaj też. Więc fajnie by było, jakbym nie musiał tego też z automatu każdemu wysyłać mailem, znaczy i tak zrobię, żeby tego nie przegapić, ale ktoś już będzie miał to z tyłu głowy, żeby o tym gdzieś tam pamiętać. Więc to jest też taka jedna rzecz, ale nawet jeśli tego nie mamy, tak wracając do tematu, to ktoś już przyjdzie na tą poczekalnię, nie wie do końca, jak się może gdzieś tam zachować, bo jest jednak nowa sytuacja, nowe miejsce, no tak zawsze gdzieś się idzie do lekarza, przychodnia, jest dziwnie. Biało, jest dziwnie. W dodatku mam jakiś problem, muszę zaraz komuś o tym powiedzieć, no nie jest fajnie, nie? No nie. Jest stresujące, a tu tak się okazuje, że już no jest trochę lepiej, bo już jednak się z jednej strony znamy, wiem, że gość czy gościuwa trochę bardziej mi odpowiada, dogadamy się, więc może nie będzie tak stresująco. Tak, to już jest nie? ten kontakt. Więc nawet sobie usiądę na tej poczekalni, nie wiem, czy zapukać, nie zapukać, ale już gumka już tak. jest luźniejsza. Nie? Ale jeżeli jeszcze już o tym rozmawiamy, to faktycznie uważam, że taki post, czy też na przykład relacja wyróżniona, o tym, co może nas spotkać w gabinecie, w jaki sposób się do tego przygotować, to jest fantastyczna sprawa. Ja jestem na przykład człowiek, nie lubię robić problemu, więc chcę wszystko wiedzieć od razu, jak się zachować, jak być przygotowana, czy na przykład, nie wiem, muszę mieć ubrane krótkie spodenki, czy będę się miała gdzie przebrać, wiecie, to są takie rzeczy, o których może terapeuta nie pomyśleć, a człowieka strasznie triggerują, jeżeli jest właśnie takim typem osobowości, nie? I właśnie social media wychodzą z fantastyczną opcją powiedzenia tego wszystkiego wcześniej. Dajemy sobie wyróżnioną relację, jak przygotować się na wizytę i człowiek już wszystko wie i to jest kolejne, jeszcze większe skrócenie dystansu, co jest naprawdę ogromnym plusem, szczególnie dla introwertyków na przykład. Tak, rzeczywiście. Wiecie, to jest kilka takich rzeczy. No, na pewno jakby zaleta, którą na pewno docenią na przykład nasi kursanci, to jest tak, że jak są na przykład u nas na kursie na przykład neurodynamicznej terapii i tak samo mówią,
fajnie, fajnie, ale czy moi pacjenci na to pójdą? No nie, w sensie jakby, czy taka model pracy mi się spodoba? I na przykład pytają się na przykład mnie, czy moi pacjenci na przykład mają coś przeciwko, że na przykład ja pracuję w ten sposób, pytam o takie rzeczy, wykorzystuję na przykład takie narzędzia diagnostyczne. No to mówię, że wiecie, jakby nie, bo większość pacjentów, którzy do mnie trafia, to widziało mniej więcej, wie o co chodzi, widziałem na przykład moje filmy na YouTubie i oni trafiają i z takim pacjentem oczywiście pracuje się najlepiej. Pamiętam taką śmieszną sytuację z pacjentką, przychodzi oczywiście lista mniej więcej tematów wypunktowanych, co jest u niej nie tak, żeby się mogła troszeczkę w wywiadzie poskarżyć na swoje zdrowie. Dwa, lista urazów i operacji wypunktowana chronologicznie. Oczywiście przeczyta karteczkę, później karteczkę dodam, mogliśmy zrobić sobie zdjęcie, wrzucić w dokumentację. I oczywiście mówię, dobra, to wie pani co, jakby pokażę chwilę pani rękę, coś sprawdzimy sobie. On mówi, spoko, znam zasady. Będą wszystkie pana filmy. No i właśnie, ale to jest no super, tak, super, bo tutaj już w tym momencie nie musisz niczego tłumaczyć i masz więcej czasu na terapię i to jest kolejna rzecz, że w tym momencie musiałbyś jej to wytłumaczyć, co zajęłoby tam od kilku do może nawet więcej minut, natomiast w tym wypadku ona po prostu kładzie, daje rękę, tak, super. Także trafiają do nas pacjenci, którzy po prostu wiedzą, że taki model pracy jest dla nich, tak? Tak. Więc to jest fajne i nie ma takich niedomówień na terapii albo takich niezadowoleń, że kurde, spodziewam się czegoś innego i tak dalej, tylko po prostu to jest wszystko spójne, bo już ktoś mniej więcej wie, jak wygląda. Powiem wam jeszcze jedną śmieszną taką rzecz dotyczącego, jak ty mówiłeś o tym, że głównie kluczowe są polecenia. Natomiast czasami to może działać w ten sposób, że przychodzi właśnie ostatnio pacjentka i mówi, że trafia to z polecenia. A ja się oczywiście pytam, o fajnie, a kto panią wysłał tutaj, no nie? Mówię, sprawdzę sobie w kalendarz, w grafik, zobaczę, kto to był. Ona mówi, wie pan co, ja sobie tak teraz pomyślałam, że on chyba nawet u pana nie był, tylko po prostu ogląda pana na YouTubie. Ja mówię, a no to fajnie, że jakby polecenie. Miło, że poleca, mimo tego, tak, że nie widział, jak to wygląda w praktyce. No bo... Ja też cię tak polecam, to a, jest w ogóle śmieszne. Tak, bo tak, Justyna, słuchajcie, jest u nas, powiedzmy, że nazwijmy to stałym pacjentem, wpada sobie często do Natalii, do gabinetu, tak. Ale my nie pracowaliśmy jeszcze nigdy, ale rzeczywiście na zgodę. Ale też zaczęłam od twojego kanału, szczerze mówiąc, jak Krzysztof właśnie mi opowiadał o tym, co robicie, jeszcze zanim się wszyscy znaliśmy, to miałam takie, kurczę, brzmi kosmicznie, nie? Muszę wiedzieć, co to jest. No i faktycznie brzmiało kosmicznie, a okazało się bardzo przydatne, szczególnie kiedy pracuje się w stresie. Tak, zdecydowanie. Myślę, że taki materiał powinno gdzieś tam trochę więcej u mnie na kanał wjechać, bo jest to dobre. Może nie ma to takich spektakularnych zasięgów, jak czasami autoterapia typu 100, 200, 300, 500 tysięcy wyświetleń, ale z tego ewidentnie są po prostu osoby, które trafią i wiedzą do końca, po co tu przychodzą, no nie? Tak, bo to też buduje ci to zaangażowanie i przy okazji poziom eksperta. Człowiek to ogląda i myśli sobie, dobra, ten facet wie, o czym mówi, pójdę sprawdzić, nie? Po prostu, więc tutaj to nie musi mieć, tak jak mówisz, tych 10 tysięcy wyświetleń, wystarczy, że ma 100, ale wśród tych 100 osób 20 jest zainteresowanych, bo ma ten problem, nie? Tak, tak. Przyjdzie, okaże się, po prostu przyjdzie z tego właśnie 20 osób, z czego kilka na wizyta jeszcze i połowa poleci cię dalej. To jest po prostu no, konwersja niesamowita z prostego materiału. Plusem prowadzenia właśnie swoich social mediów, szczególnie pod swoim nazwiskiem albo pod swoim brandem, bo to zależy, jest też to, że nawet kiedy pracujemy w innym gabinecie, no bo wiadomo, początkujący fizjoterapeuta może na początku nie czuć się na siłach, żeby tworzyć swój gabinet od razu, więc jeżeli tworzy pod swoim nazwiskiem, to już i tak buduje sobie tą przyszłą bazę klientów, buduje sobie też takie przywiązanie tych odbiorców, pokazuje kim jest, jakimi metodami pracuje. No i też dzięki temu, że tworzy w tych social mediach, odpowiada sobie na pytania, co potencjalnie pacjent potrzebuje, więc jeszcze dodatkowo się rozwija. Więc to też nie jest tak, że prowadząc social media, my musimy myśleć o tym, że teraz będziemy gwiazdami Instagrama i to jest najważniejsze, żebym ja sobie tutaj kupiła ładny dresik, żeby dobrze wyglądać, tylko najważniejsze jest właśnie to, żeby myśleć już o tym, co nam to jeszcze da w dłuższej perspektywie. Bo to, że ktoś zapamięta moją twarz, to jest super, ktoś zapamięta moje nazwisko, więc w momencie, kiedy coś mu tam strzeli w kręgosłupie, czy będzie go bolała głowa, to on po prostu przyjdzie, bo już będzie wiedział, ale dodatkowo my się też ubogacamy jako ludzie, bo ja się trochę śmieję, że social media są uzależniające, co jest złe, ale są też uzależniające w taki dobry sposób, bo kiedy zobaczymy, że to nam daje adrenalinę, daje nam jakiś taki fajny sposób wyrazu, przekazywania siebie i przekazywania swoich wartości, to chcemy tego coraz więcej, a im więcej tego chcemy, tym więcej kminimy, zastanawiamy się, łączymy się też z innymi osobami, szukamy po prostu rozwiązań, żeby tych pacjentów
po pierwsze do siebie przyprowadzić, ale też po drugie, żeby im pokazać, że jesteśmy tutaj. I to jest bardzo fajne pod tym kątem, że na początku nam się wydaje, że to jest takie po prostu błądzenie po omacku i we mgle, a nagle po pewnym czasie tworzenia treści stwierdzamy, wymiatam, fajnie, chcę więcej. To jest super. Ale ty mówisz, że są uzależniające dla osób, które tworzą treści? Tak, są. No bo ja zawsze, znaczy powiem szczerze, że o tym troszeczkę nie myślałem w tych kategoriach, bo ja wiem, że są uzależniające dla osób, które odbierają treści. Okay. I od tego jakbym czasem mógł powiedzieć, były takie momenty, że czułem się trochę uzależniony od tego scrollowania, ale żebym był kiedykolwiek uzależniony od tworzenia. To jest bardziej chyba kwestia nawyku, wiesz? Ja tutaj mówiąc o tym uzależnieniu właśnie pod takim kontekstem, że tworzysz, i nagle, no nie wiem, masz urlop, nie? I masz takie... Dobra, no ja wiem, o co ci chodzi. Tak. Czegoś brakuje, tak? Coś bym napisał. Dokładnie. Dokładnie tak. I to tak działa. I właśnie to jest niesamowite, że ja na początku, jak zaczęłam robić zdjęcia, nienawidziłam robić zdjęć swoich prac. Ja się zajmuję rękodziełem, kochałam robić rękodzieło, nienawidziłam robić zdjęć. Aż w końcu zauważyłam, że źle do tego podchodzę. I jak zmieniłam podejście, zaczęłam się jarać trochę ustawianiem różnych rzeczy, wymyślaniem kadrów, to nagle, jak byłam na wakacjach, zauważyłam, że kurde, nie mam co fotografować. No, te widoczki mnie w ogóle nie jarają, nie? I zauważyłam wtedy, że ja to po prostu polubiłam. Niesamowite odczucie. Układać kamyczki na plaży, żeby kolorowe i żeby tak. Tak, tak, dokładnie. Tak powinno. Rękodzieło kamykowe. Ale faktycznie tak jest, że z czegoś, czego naprawdę nie lubimy na początku, możemy zrobić coś, co chcemy robić, co lubimy bardzo. Mega fajny też z tego płynie taki wniosek, że uczymy się dodatkowo tych wszystkich miękkich skilli dookoła. Tak, tak. Czyli nawet może się to bardzo dobrze przełożyć na to, że skoro ja zaczynam mówić, tłumaczyć niektóre rzeczy w social mediach, pisać o tym, no to po prostu zaczynasz pisać, na początku piszesz byle jak, ale po jakimś czasie piszesz dobrze. No tak. Więc to ci się może przyda do tworzenia, powiedzmy, jakichś następnych treści, co pisanie jest samo w sobie fajne, pracy, może no nie, tak, ale później na przykład zaczynasz nagrywać relacje i sobie nagrywasz na wideo i później po prostu mówisz lepiej. Rozwijasz Więc jak się. Tłumaczysz pacjentom o niektórych rzeczach... To lepiej do wnioski powiem o sobie teraz. No, ale jak tłumaczysz nie, później pacjentom prawda, coś, patrzę, no zobacz, opowiadasz tak, o czymś, tak, musisz czasami to przemyśleć też, jak to powiedzieć na relacji, żeby z tego ci wyszło, powiedzmy, minuta. Mhm. Żeby to powiedzieć w miarę spójnie, a tu już nie masz za dużo miejsca na to, żeby odlatywać w ogóle nie wiadomo gdzie, bo ci się robi 17 minut uczysz materiału. Uczysz się zwięzłości. Tak, i po prostu wiesz, na początku nagrasz raz i tam oglądasz to nie? No to myślisz, dobra, no to skasuję, nagram jeszcze raz. Przemyślisz sobie to, nagrasz już tak, że w miarę sensownie. No i później jak to opowiadasz komuś innemu, czy nagrywasz kolejną relację, opowiadasz na żywo w gabinecie, no to po prostu uczysz się też formułować swoje myśli w możliwie zwięzły sposób i tłumaczyć niektóre rzeczy szybciej i jaśniej. Tak. Ja zawsze lubię ten argument, który jak rozmawiam z ludźmi na temat social mediów, który gdzieś tam dostaję. Ja prowadzę też takie szkolenia swoje dla rękodzielników i zawsze słyszę takie, ja nie umiem. I mam takie, no ale czego? Mówić nie umiesz? No umiesz mówić przecież, słyszę. No ale to nie, to jest takie bez sensu. Ja nie umiem mówić tak ładnie. Ja mówię, no ale spróbowałaś chociaż raz, tak żeby nagrać, powiedzieć, no nie, no bo ja nie umiem. No i właśnie. I całe clue jest takie, żeby wyjść od tego nie, bo ja nie umiem, ale nie spróbowałem, ale wiem, że nie umiem, bo w szkole mi powiedzieli, że się nie nadaje na konkurs recytatorski, bo mam złą dykcję i w ogóle nie dam rady. Więc jak mi tam wtedy powiedzieli, to ja tego nie umiem. Więc trzeba wyjść z tego, że nie umiem, przełamać się, a potem już leci. I tak. Najgorzej, jak się w tym zakochamy i chcemy to podobać. Zwłaszcza, że social media to nie konkurs recytatorski. Absolutnie nie. Nam się też absolutnie wydaje, że na przykład wymaga jakiejś innej umiejętności, wymagane jest na przykład, jak mówię, do kilku osób niż do jednej. No bo skoro jest osoba, która mówi polsku, komunikuje się z sobą i teoretycznie powiedziała coś, co ja zrozumiałem, to znaczy, że jakby zamiast mnie stało 10 osób, to by równie dobrze to poszło, no nie? Tak. No tak. Jakby stało 100, to by równie dobrze to poszło. My skoro rozumiem jedna osoba, to ja zrozumiem i reszta tak naprawdę. Więc jeżeli na przykład jesteście osobami, które pracują w gabinecie i się komunikujecie z pacjentami jeden na jeden i oni wiedzą, o co chodzi, to znaczy, że na tworzenie na social media też powinno pójść dość sprawnie, bo to jest dalej ten sam skill mówienia i komunikacji, a wiemy, że z tym jest duży problem, bo na przykład jak wbiłem sobie ostatnio na trzeci moduł, który prowadziły się tam, były typu rozkminy, co ludziom nie idzie, no to mało kto powiedział, że kurde, mam za mało twardej wiedzy diagnostycznej, żeby móc z pacjentami pracować i brakuje mi merytoryki,
tylko kurde, mam problem z komunikacją z ludźmi. Tak, to po prostu zawsze to wybrzmiewa. I no nie? I oczywiście pewność siebie, tak? No właśnie miałam odpowiedzieć, że... A tutaj można rzeczywiście zbudować to pewność siebie. Znaczy zbudować, można po prostu budować. To są dwie umiejętności wzajemnie od siebie zależne, tak, nie? Bo jeśli ci brakuje pewności siebie, no to o tą komunikację jest trudniej, a z drugiej strony jak nie umiesz za bardzo w komunikację, no to też ciężko o pewność siebie, jak nie umiesz mówić. Nie? Tak. No ale po właśnie... Po prostu to się wzajemnie buduje z czasem. Tak. Perspektywa tego, że na początku tak jakby mówisz w sumie trochę do siebie, no bo mówisz do tego telefonu, mówisz do tej kamery, tak jakby nie ma tam nikogo, więc nie musisz się przejmować, czy ty to powiesz 400 razy, czy 4, nie? Tak. Więc spoko, ale jak już to powiesz te kilkanaście razy, to nawet cię to po prostu znudzi i już to zapamiętasz, już się nauczysz jednego komunikatu. Aha. I od tych wszystkich komunikatów, jak już sobie je zaczniesz budować, to nauczysz się tej komunikacji, nawet nie chcąc się jej nauczysz, no bo tak działamy, tak działa nasz mózg, uczymy się po prostu. No tak, ale też mnie zaczęła ciekawić jakby jedna rzecz. Niedawno sobie o tym myślałem, że ja na przykład mam trochę taki opór z tym, żeby jednak mówić do kamery. Znaczy, no mówię, robię, nagrywam jakieś filmy, relacje i tak bardzo dalej. Bardzo pomogłeś teraz ludziom. Ale nie, bo to jakby nie o to chodzi. Maciek ma problemy i nagro 200 filmów na YouTubie. Ale tak, ale nie, jakby czuję, że ode mnie to wymaga więcej takiej presji, więcej zaangażowania, niż jak mam po prostu mówić na przykład do ludzi, którzy są na sali. Jest 30 osób, mogę po prostu mówić i nie ma problemu, a mam na przykład mówić do telefonu, to jest mi z tym trochę trudniej. I jakby nie do końca wiem, dlaczego tak jest. I wiem, że to nie jest tylko i wyłącznie mój problem. To zostaje po prostu? No bo perspektywa tego, że to gdzieś zostanie zapisane i ktoś to będzie mógł odtwarzać. Nie, myślę, że nie, bo to nawet czasami to miałbym... Czasami to o tym marzę, żeby coś powiedzieć raz i to zostawić. Ja wiesz co, myślę, że wiem, z czego to może wynikać, dlatego że teoretycznie jak powiesz coś i przyjęzyczysz się, to nic się nie stanie, ale też nie ma na to wpływu, tego nie można poprawić. A tam to można poprawić. Najgorzej. To można poprawić, to znaczy, że ja mogę zrobić to lepiej, no nie? I jak ktoś ma takie trochę zacięcie, że jednak taki idealistyczny, że kurde, to się dało zrobić lepiej, a ja tego nie, to ja tego nie zrobię. Ale wiesz co, tak myślę, że prowadzenie social mediów też trochę uczy, żeby nie zwracać na to aż tak uwagi. Bo ja na przykład na moim YouTubie jest, nie wiem, 150 filmów, może trochę więcej. I jak patrzę na niektóre, to naprawdę mam takie, o mój Boże, nie? Nie powinno tego tam być, po prostu nie powinno. A potem się łapię na tym, że nagrywałam coś miesiąc temu i też wyszło słabiej, ale spoko. Już trudno. Zrobione jest lepsze od niezrobionego i nieopublikowanego. Więc wydaje mi się, że to też uczy takiego trochę dystansu. Że faktycznie no, te niektóre nasze treści nie są super ekstra pro, ale są. A to już wystarczy. Zawsze tą super ekstra pro można nagrać za miesiąc, dwa, żeby powtórzyć temat. Ostatnio ze znajomymi sobie właśnie idziemy na spotkanie po kursie Trójce. Wpadłem jeszcze sobie z nimi na chwilę do knajpki, na sekundkę po prostu chciałem wziąć pizzę na wynos, ale nie o tym chcę powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tym, że idziemy sobie i tam Marta mówi: kurde, wy tu macie fajnie w Warszawie. No nie jest tak fajnie jak w Londynie, bo tam można wyjść, ubrać się byle jak, wychodzić, nikt nie ocenia. Ja sobie zdałem sprawę, że ja przez to, że nagrałem tam chyba ze 100 z hakiem vlogów na YouTubie, to ja po prostu czuję się tak wszędzie. W sensie jakby nagrywanie po prostu rano, jak jesteś rozczochranym, tak, albo ja w ogóle tak wieczorem, jak jesteś śpiący, albo w ogóle w różnych sytuacjach jesteś spocony po treningu i tak dalej, bo takie rzeczy gdzieś tam sobie nagrywam, ale taki daily vlog to źle powiedziane, po prostu takie vlogi, to po prostu tak ze mnie zeszła presja po prostu wyglądania dobrze i mam to po prostu wszystko gdzieś, no nie? Więc czuję się jak na co dzień ludzie, którzy jadą, są w Londynie, nikt ich nie ocenia, to ja mam tak po prostu na co dzień, bo nawet jak mnie ocenia, to mam po prostu gdzieś, więc to jest fajna taka... Ten dystans właśnie, tak, fajny dystans i fajna taka autoterapia z tego może wyjść. Ale jednocześnie fajnie, bo pokazujesz swoim odbiorcom, że jesteś po prostu no Patrykiem, tak? Jesteś po prostu człowiekiem, masz lepsze, gorsze chwile. Ja na przykład z perspektywy kobiety, która też kiedyś się malowałam za każdym razem, kiedy miałam coś nagrać i tak dalej, tak teraz już totalnie wyrąbane. Mogę mieć kitkę na głowie, piżamę, gdzieś tu kot mi przejdzie. Ostatnio właśnie miałam takie nagranie, że kot mi gdzieś tutaj ogon położył i tak mnie bił tym ogonem. Wtedy mi się, ja pierdzielę. No trudno, poszło. Tak jakby już trudno. Więc uczymy się tego dystansu. Właśnie nagrywając, mówiąc i stwierdzając, że dobra, mam 15 minut, nie nagram tego drugi raz, bo nie mam czasu, a chcę to opublikować. No może to jest bardziej autentyczne. Jest. A o autentyczność powinniśmy walczyć, bo jeżeli będziecie nagrywać treści, które nie są autentyczne i zapraszać do gabinetu, no to ktoś przyjdzie do gabinetu i stwierdzi,
To nie jest ta sama człowiek. Osoba. To nie jest ta sama osoba. No. Nie do tej osoby przyszedłem, nie? Tak, i to się rozjedzie trochę. Bo kiedyś też taka była rozkmina, czy właśnie marka osoby powinna się budować, czy kreować. No nie? I to była też taka fajna rzecz, że kreowanie jest takie, że no niestety to nie będzie autentyczne, bo jakby wymyślisz kogoś, kto nie istnieje i prędzej czy później to odbiorca stanie się oszukany, czy to w formie spotkania z tobą, czy gdzieś tam dowiedzenia się, jakich rzeczywiście jesteś. I niektórym to będzie pasowało, a innym nie będzie pasowało. A budowanie jest takie, rzeczywiście buduje na tym, jaki ja jestem na co dzień, jakie są moje zachowania, jakie są moje priorytety. No i uderzam do osób, które są do mnie podobne, tak? Bo my te często po prostu kierujemy te słowa do osób, które są podobne, przyciągamy podobne osoby i dzięki temu się po prostu świetnie dogadujemy, że przychodzą takie ziomki do gabinetu i jest fajnie. Tak, ale ja tutaj widzę jeden alert, który mi się zrodził kiedyś przy jednej rozmowie na temat takiego kursu odnośnie metamorfozy Instagrama, że powinniśmy dbać o to, żeby ten Instagram jednak ładnie wyglądał. I ja mimo wszystko, mimo tej całej mojej miłości do naturalności, też jestem za tym, żeby dbać o jakość treści, ale mówiąc tutaj o jakości i o tym ładnym wyglądzie, mam na myśli nie to, żeby nie pokazywać się bez makijażu, tylko to, żeby jednak zawsze myśleć o tym, żeby te treści były czytelne, były dobrze słyszalne, były widoczne, żeby gdzieś tam nie nagrywać tego, jak jest totalnie ciemno, nie widać twojej twarzy, a ty gdzieś tam próbujesz coś jeszcze powiedzieć, żeby jednak mimo wszystko dbać o tą jakość, no bo to też jest wizytówka. Te social media to są, to jest twoja wizytówka, która no może sprawić, że ktoś do ciebie przyjdzie, ale też może sprawić, że ojej, nie pasuje mi, nie? To też więc może być też plus, no nie, że ktoś powie, że nie pasuje mi, bo tak, się byście nie, byśmy tak, się nie dogadali. No, ale nie, wyobraź sobie, że może być tak, że po prostu nagrywasz i na przykład nie myśl, wieje wiatr, powiedzmy. I cały czas nagrywasz gdzieś, jak chodzisz, a masz telefon, który się do tego totalnie nie nadaje, bo zbiera po prostu wszystko poza twoim głosem, nie? No to możesz sobie z tym łatwo poradzić. Nagrywać w pomieszczeniu. I tyle, nie? W sensie, ale to już zmienia tą twoją jakość. I właśnie pod tym względem mówię, że warto jednak o tym pamiętać, że no ta jakość odbioru, no jesteśmy wzrokowcami. Też ludzie lubią słyszeć, co się do nich mówi, nie? A nie muszą się domyślać, czy też czytać z ruchu warg. Więc warto no właśnie, tutaj czasami też uwagę. Tak na podcastach jest, nie? Gdzie tak. Znalazłem kilka podcastów, których naprawdę bardzo chciałbym posłuchać, bo mega mnie ciekawi merytoryka w nich zawarta, ale jak ktoś no nagrywa, mam wrażenie, że siedzi w jakiejś studni, bo idzie jakiś taki pogłos albo w schowku namiotły i nagrywa to na kalkulator, to no niestety jakby nie jestem w stanie tego słuchać więcej niż 5 minut i po prostu wyłącza mnie. No tak, więc ja mam podobnie. Znowu nie o to chodzi, ale żeby to było. Na YouTubie te treści też? Nie wiem, ja akurat szukałem sobie ich na Spotify. Z ruchu warg czytać. No, nie? No ale ja też nie słucham. Ja akurat jestem też z tych, co bardzo mało oglądam YouTube'a. A jeśli słucham podcastów, swojego też nie. W ogóle nie oglądam swoich filmów. Ale no właśnie, no bo ja zazwyczaj słucham sobie gdzieś na słuchawkach, albo na głośnikach, albo w samochodzie, albo gdzieś jestem w trasie, czy w trakcie treningu, no to nie patrzę cały czas w ekran. No nie? Tak, i właśnie więc dlatego tutaj zwracam uwagę na tą jakość, bo to no, nie chodzi o to, żeby być no właśnie to takim nie musi być insta wyjadaczem. Dokładnie, tylko nie żeby musi być sprzęt była taki, żeby to tak po prostu myślę, dobra, idealnie jakbym słuchał bardziej, dobrego winyla. Taki mikrofon do telefonu, czy tam nawet do podcastu, taki przypinany, no, krawatowy, można kupić już od 50 zł, ja taki mam i on jest naprawdę wystarczający, więc to jest tylko kwestia chcenia. Tak, ja czasami nawet no, z telefonu to też może być dobrze słyszalne. Tak, tak. Tylko no właśnie tak jak tylko mówisz, nie, czasami nie warunki, tak, nie? Tak, jest. Więc to jest czyli jakaś taka podstawowa wiedza mogłaby się przydać, ale to też, wiesz, sytuacja jest taka, że tutaj mówiliśmy sobie o tym, że na przykład tworzenie social mediów daje dużo pod kątem nauki różnych rzeczy, w tym na przykład umiejętności zrobienia dobrego foto, skomponowania kadru, montowania czasami, nagrania dobrego dźwięku, ale też jak na przykład my zajmujemy się takimi rzeczami, powiedzmy, prozdrowotnymi i część rzeczy na przykład robimy są ala lifestyle, ale część jest merytorycznej wiedzy, to jest po prostu super moment, żeby na przykład przypomnieć sobie jakąś wiedzę, przeczytać coś, tak? Jak czytam książkę, to zaznaczam sobie, o kurde, ale to będzie dobre na post, nie? Więc się okazuje, że ja tak naprawdę robię kilka rzeczy jednocześnie, bo buduję swoją markę osobistą, ściągam ludzi do gabinetu,
uczę się nowych rzeczy, lekkich, takich miękkich umiejętności, ale też twardej wiedzy merytorycznej przykładowo. No i edukuję pacjentów, nie? Edukuję pacjentów, którzy nawet do mnie przyjdą, to po prostu będą zdrowsi. No kurde, po prostu jest win-win-win-win-win. No tak, dlatego ja zawsze mówię, że nie ma tak jakby tej złej strony. Nic nie stracisz, próbując prowadzić social media, a jeżeli się w to zaangażujesz, nawet minimum zaangażowania, to nie ma opcji, żeby to gdzieś tam nie zażarło. Tak, jeżeli robisz to zdroworozsądkowo. No nie? Oczywiście. Tak, wiesz, oczywiście. Fajną rzecz powiedzieć na początku, że można się uzależnić od cyferek. Tak. 100% po prostu racji. Dlatego można je nawet wyłączyć. Miałem takie momenty, że tam po prostu polegowałem jakieś tam treści, tam widziałem, że po prostu jest minus 1, 2, 3, 4. Odeszło trochę osób. Więc odeszło mi przyszło. Mówię, mam je tworzyć, mi się one podobają, ale może nie ludziom. Dla kogo ja to robię? Dla siebie czy ludzi? Ludzi może bardziej, dla pacjentów, więc może coś takiego, co jest fajnego dla nich, ale nie fajnego dla mnie. I wtedy wewnętrzna rozterka, depresja, psychoterapia i tak dalej. O Boże! Tak, ja przez chwilę miałem bardzo podobną rozkminę z tym, bo czasami tak się dzieje, że tam faktycznie gdzieś ci ludzie odchodzą, jak zaczynasz jakieś treści wrzucać. I najpierw też się przez chwilę tym przejąłem, ale później pomyślałem sobie tak. Raz, że odpadają jakieś tam ruskie boty. Tak, właśnie miałam to powiedzieć, że bardzo dużo teraz odpada botów, bo tak, Instagram czyści po prostu na maksa. Jakby wiesz, kij z tym, nie? A po drugie, no odchodzą też realni ludzie, którzy obserwują, ale widocznie nie tworzysz od jakiegoś czasu treści, które ich interesują. Dokładnie. No to też niech idą w świat. No po prostu po co ci tam osoby, które no nijak nie wiążą się z twoimi treściami, z twoją osobą, tak, z twoją marką i tak dalej, no to są takie, no nazwijmy to puste cyferki w twojej statystyce. Więc lepiej, żeby tam była mała, powiedzmy, społeczność, ale taka bardziej zaangażowana, taka, która szuka tych treści, niż żeby tam było po prostu 100 tysięcy ludzi, z których 99,5 tysiąca macie w dupie, a te 500 to po prostu chętnie sobie coś tam zobaczy, nie? Czy ja powiem tak, jako że pracowałam przez ostatnie 4 lata z influencerami, różnego typu influencerami, to muszę przyznać, że była część takich, którzy myśleli tylko właśnie o tych liczbach. Oni nie dbali za bardzo o swoją społeczność, tylko myśleli o tym, jak nadbudować tego więcej, żeby ładnie wyglądały liczby, ale byli też tacy, którzy tworzyli wartości, tworzyli treści po to, żeby to było po coś dla tych odbiorców. I uwielbiałam z nimi pracować, bo za każdym razem, kiedy tworzyliśmy jakąś kampanię, to oni do mnie przychodzili i mówili, dobra, no, ale po co? Co to może dać tym moim odbiorcom? Czemu ja to mam pokazać? No wiesz, jest dużo takich produktów, jak to zrobić, co zrobić i tak dalej. I co ciekawe, to były osoby, które nigdy nie zwracały jakoś tak mocno uwagi na to, ile mają tych lajków, bo dla nich liczyło się to, jak mocno się zaangażuje społeczność pod kątem tego, co oni pokazują. I w momencie, w którym wy jako terapeuci nie aspirujecie do zostania influencerem z milionowymi odbiorcami typu Lewandowski, to jest wszystko okej. Okay. Wy tego odbierasz nie potrzebujecie. Proszę? Odbierasz nam marzenie. Niczego ci nie odbieram, ty sobie teraz odbierasz. Jak chcesz, to możesz. Nie zostaniesz jak Lewandowski. Jak? Natomiast no, w tym wieku możesz już nie być takim dobrym piłkarzem. A, na przykład. O to chodziło. Natomiast nie będę miał faktycznie, dwóch minut na Instagramie. Faktycznie, jeżeli zauważycie, że zależy wam na budowaniu czegoś więcej niż tylko liczby tych odbiorców, to się będzie przekładało na lepsze zaangażowanie, na lepszą taką jakość tych treści, których tworzycie, ale też przy okazji na to, że wy zaczynacie już kojarzyć tych ludzi, zaczynacie z nimi wchodzić w interakcję, zaczynacie rozmawiać, bo w pewnym momencie ci sami ludzie zaczną wam lajkować, zaczną do was pisać, komentować i to jest właśnie ta wartość. Im więcej tych ludzi, którzy są częściej, tym lepiej dla was. Więc możecie mieć 300 obserwujących, ale 100 komentarzy pod postem, nie? Może tak być. Zobaczmy, teraz Lewandowski ma 24 miliony. To dużo, chyba nie zostanę. Prawie 25. Tak, prawie 25. Jednak ciężko będzie merytoryczne posty terapeutyczne tworzyć. Może być ciężko. Musiałbym na pewno tworzyć nie w języku polskim. Raczej nie. Raczej byłoby ciężko. Wiesz co, jeszcze tak chciałem sobie porozkminiać, bo myślę, że już wybrzmiało mniej więcej to,
jakby co to może dać. Strasznie dużo plusów to ma. Ja bym jeszcze dorzucił jeszcze jedną rzecz, bo mówiliśmy sobie o tym właśnie, żeby nie patrzeć na liczby, to też fajnie nie patrzeć i nie porównywać się, bo niestety social media są takie, że łatwo wpaść w taki wir porównywania się, typu o kurde, ja napisałem o czymś takim, a ktoś napisał o czymś takim i on ma 500, a ja 50, coś ze mną nie tak. I to jest minus, albo jak ja mam teoretycznie tworzyć treści, patrz jak on wygląda, albo ona wygląda i co ona wnosi, a jak ja wyglądam, więc tutaj niestety łatwo wpaść w taki tutaj taką skrajność, po prostu porównywać się ze wszystkim, co niestety my też mamy takie tendencje do wyciągania złych wniosków z tego, tak. Bo porównujemy się w sytuacji, kiedy jesteśmy na przegranej pozycji, a nie porównamy się na przykład często, porównamy się na przykład, nie wiem, z takim Maćkiem, mówię, kurde, ale Maciek już ma kilka lat, te treści tworzy i w ogóle już wszyscy go kochają, wszyscy go lubią, a ja w ogóle zaczynam i... I bez sensu, nie? Tak, to już nie ma sensu, przecież wszystko już Maciek napisał, co napisane przez Maćkę. To znaczy, to też jest chyba kwestia tego, oczywiście naszego podejścia i tego, jaką mamy tę pewność siebie, nie? Bo są też osoby, które napiszą jakąś treść, będą wiedzieli, że ona jest dobra, polubi to 10 osób i będzie takie, dziesięć osób to zobaczyło, super, 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 nie? Ale będą też takie osoby, które zobaczą, no 240, a Maciek miał wczoraj 250, o Boże, co ja mam z tym zrobić, nie? To jest wszystko nasz mental, ale też bardzo ważną rzecz poruszyłeś odnośnie tego porównywania. Nigdy, przenigdy nie porównujmy się do konkurencji i też nie szukajmy u konkurencji jakiejś super inspiracji, bo to prowadzi tylko i wyłącznie do frustracji, bo zawsze będziemy, tak jak mówisz, na straconej pozycji, bo ktoś już coś zrobił, więc my możemy tylko myśleć, jak ewentualnie zrobić coś podobnego, ale tak, żeby nikt się nie zorientował, że ja czerpałem od niego, nie? Ale żeby to też było fajne. I w pewnym momencie zaczniemy tak mocno czerpać od tej konkurencji, że nie będziemy mieli swoich pomysłów, bo nie będziemy wierzyli w siłę w tych pomysłów. No a od tego to już jest bardzo blisko do zaprzestania. Oczywiście też są takie pomysły, które tak naprawdę już może być, że nie są niczyje, bo jak się napisze na przykład post, jak się przygotowuję do wizyty, no to... Nie, no oczywiście. Znaczy ja w ogóle uważam, że jeżeli chodzi o treści fizjoterapeutyczne, to można na milion sposobów napisać o bólach głowy. Mhm. I to nawet jedna osoba może na milion sposobów o tym napisać, nie? Więc wydaje mi się, że... Dobrze wiemy, że są tematy, o których można latami opowiadać. Dokładnie tak. Rozmawialiśmy tak. O tym nawet. No ale tak. I wydaje mi się, że jeżeli już bardzo chcemy szukać inspiracji, to szukajmy tych inspiracji na zupełnie innym podwórku. Ja na przykład zajmuję się rękodziełem, a inspiracji szukam w kulinariach. Mnie oglądanie kulinariów totalnie relaksuje, totalnie inspiruje. Połączenie kolorów, barw, specyficzne filmy. Ja je potem wykorzystuję też do tworzenia mojego kontentu. I wy możecie robić to samo. Ja nie mówię, że musicie oglądać sobie tutaj przepisy kulinarne, ale znajdźcie sobie taką niszę, która będzie was po prostu dobrze nastrajać, która będzie was odciążać psychicznie, która da wam jakieś taki spokój i dopiero wtedy sobie twórzcie treści. Przeglądajcie ten Instagram, chłońcie z niego, ale nie czerpcie z konkurencji, bo to będzie tylko wyniszczać. I odbierać wam sprawczość przede wszystkim. Więc mocne. Ich aż tak często nie obserwujcie. Ja w ogóle, wiesz co, jeśli chodzi o moje social media, jestem na razie troszeczkę rozdarty, no nie? Delikatnie, bo czuję, że... Ja powinnam ci tak pogłaskać, ale nie mogę. Trudno, później pogłaszczysz. Bo w tym momencie widzę, że troszeczkę zaczynamy inne rzeczy interesować. Jak wcześniej dużo treści to było takie właśnie autoterapia, jak sobie czymś poradzi, to nie za bardzo mi to interesuje w tym momencie. Więc widzę, że też moja publika się bardzo mocno zmienia. Teraz mam taki troszeczkę przestój i gdzieś tam powoli będę sobie prawdopodobnie do tego wracał, pewnie z innymi takimi treściami, bardziej takimi, nazwijmy, jakimiś ogólnorozwojowymi trochę. Ale to też jest okej. Okay. Temat gdzieś tam, co jest ważne, będzie wiadomo, tak? To triada zdrowia, której gdzieś tam poruszamy, się będzie pojawiała, ale troszeczkę gdzieś tam będę się skupił na innych tematach. I też właśnie widzę, że mam chyba, jestem na tym przestoju mniej więcej, kurde, chyba z pół roku delikatnie. I to było tak, że one tak mi te trzymały tak zamarły, jak coś wrzucałem, to było tak, że oczywiście czasami sobie zerkam, bo w ogóle statystyki już mnie za bardzo nie interesują, że tam dużo osób odeszło.
a jestem na dalej 8100, no nie? W sensie tyle osób doszło, jestem dalej 8000, to znaczy, że tyle samo odeszło. Ale wiesz co? Bo to też jest istotne, o czym mówisz z perspektywy takiej, że ty już tworzyłeś te treści, dużo ich stworzyłeś, bo wcześniej tworzyłeś też na YouTube, teraz na Instagram i tak dalej. I to, o czym ty teraz mówisz, to jest też trochę spowodowane tym, co ty chcesz robić terapeutycznie. To nie jest związane tylko z social mediami. To jest spowodowane... To jest w ogóle tak, zmiana mojej koncepcji myślenia i... Ale to jest dobre, nie? No właśnie, bo wiecie, czyli generalnie jak się rozwijasz, to twoja publiczność musi się rozwijać razem z tobą. Tak, albo tak, się będzie zmieniać i to też jest jak najbardziej okej, okay, nie? To jest spoko, no nie? Bo dzięki temu nie przychodzi nikt do mnie i mówi, panie Patryku, fajny... Dawaj masaż pleców. Dawaj masaż, fajny masaż go nam u pana karku, może byśmy zrobili. Ja bym wtedy był taki, kurde, byłby taki zgrzyt na trawie, byłoby trochę niefajnie, no nie? No, tak. Ale no. To jest to, o czym mówisz, to jest całkowicie naturalne i to jest bardzo spoko i uważam, że jak się rozwijamy, to jest normalne, że w pewnym momencie dochodzimy gdzieś tam do takiej nawet małej ściany albo do takiego schodka gdzieś i jest takie, co dalej? No ale, żeby było to co dalej, to najpierw trzeba przerobić trochę tych treści, wiedzieć, kim się jest w terapii. Ale wiesz na przykład, co, nie? Na YouTubie chyba to jest bardzo duży problem, jak sobie tak obserwuję. Miałem takich twórców, których oglądałem od nastu lat niektórych, No i teoretycznie czasami sobie tam zerknę i się okazuje, że ktoś tu ma depresję, ktoś ma jakieś stany lękowe, inne dużo problemy, bo okazuje się, że oni się zmieniali i ich interesują inne rzeczy, ale oni dalej tworzą to dla młodych nastolatków. Tak. No i po prostu jest tak, że tu jestem prawdziwy ja, tu jestem ja w YouTube. To są w ogóle dwa inne światy. Najgorzej, jak potem słyszą, że to już nie jesteś ty i mam takie... Ale jak to nie jest on? No przecież więc to jest tak, on. Tak, to powinno wyglądać, że teoretycznie, no wiadomo, że ludzie zmieniają się z biegiem lat i trudzą się trochę inne rzeczy, jesteś tak. Na innym etapie, więc no ta publiczność też się powinna zmieniać razem ze mną. Mhm. Aczkolwiek może to oczywiście wiązać się z tym, że będę mniej popularny, tak? Bo na przykład 30-latkowie spędzają trochę mniej czasu na YouTubie niż na przykład 16-latkowie. No tak, dlatego prawda. Już coraz rzadziej mówią o nas, że jesteśmy chłopakami z projektu. Zaraz a jak was teraz dziadami z projektu. Neurodziady. Neurodziady. Zapamiętam, nie, jesteśmy będę używać. Jesteśmy za młodzi. Za młodzi na dziady i za starzy na chłopaków. No Boże. Właśnie. No właśnie, i co teraz? Jakbyś miał na przykład dziecko, byś mogły być tatusiami. No, ale nie masz. No nie. Nie masz, więc... Kota masz. Ja kota. Nie chcę tutaj nikomu nic... Ja mam też kota jak coś. No, dogadujemy się średnio, ale powiedzmy, że jest. Jeśli chodzi o kot. Ale jestem psiarzem. No w każdym razie wracając, ten rozwój w social mediach idzie też z wami, z waszym rozwojem. No właściwie każdym, nie tylko osobowościowym, ale też no terapeutycznym. Nazywajmy nie? rzeczy tak. po imieniu. No rozwojem mentalno-fizyczno-duchowym, tak, tak nazwijmy. Tak, ale no to jest spoko, lepiej. No bo właśnie wszystko tak jak mówiliśmy, ujęte. Albo odbiorcy idą z wami, albo po prostu pojawiają się nowi i to jest normalne. Dobra, to teraz myślę, że fajnie byłoby, jak już wiemy po co i wiemy jak zdrowo do tego podejść, bo to jest kluczowe, że podejść to zdrowo, bo też łatwo się taką pułapkę, że te social media są złe, ale one naprawdę mają dużo plusów. Mają. Jak korzystamy z nich głową, to mamy dużo plusów, tylko musimy być troszeczkę mądrzejsi niż ci wszyscy naukowcy, którzy zaprojektowali. To nie jest specjalnie proste, ale trochę da się to zrobić. Natomiast teraz pytanie zostało nam ostatnie, jak do tego zacząć, no nie? Jak w ogóle zacząć tworzyć? Bo na pewno wiemy, że to by było fajne. Wiem, że dużo naszych kursantów ma takie rozkminy, chcąc już stworzyć coś na przykład na studiach. To mówię, kurde, u mnie wszyscy tworzą tutaj te social media, nie wiem, czy ja chcę w ogóle to tworzyć, bo po pierwsze jakby dużo nie umiem. Nie mam studia nagraniowego. Nie mam studia, ale nie wiesz co... Lustrzanki. Właśnie, wiesz co, to akurat to często nie pada. U mnie, jak ja sobie z ludźmi rozmawiam, to raczej nie robię, bo już dużo osób to robi, to wtedy, słuchajcie, możecie zrobić taki mały eksperyment, zresztą się z jakiej miejscowości jesteście. Powiedzcie, jesteś z dużego miasta. Wyjdźcie sobie na ulicę i zapytajcie się, hej, słuchaj, jaki jest twój ulubiony fizjoterapeuta, którego obserwujesz w social mediach? Jak to jest w ogóle też zabawne, że tutaj inni robią, to ja nie robię. A jest dużo rzeczy, że inni robią, to ja też robię. No z piciem tak. alkoholu jest odwrotnie jakoś, nie? Coś wszyscy mówią tak, hej, to robimy social media, zrobisz z nami? Nie, to nagle człowiek wszyscy jest taki asertywny, robię. Nie? A tak to mówią, no co, ze mną się nie napijesz? Dobra, okej. Okay. Tak, więc tutaj też pada, tu myślę, warto zacząć od, oprócz tego, po co ja to robię, bo to jest ważne, żebym ja miał sprecyzowane, bo na pewno będzie wiele takich momentów, że mi się nie będzie chciało. Tak. Więc jak będę miał z tyłu głowy, po co ja to robię, albo nawet nie z tyłu głowy, spisane to po prostu, po co ja tworzę social media, to powiem, kurde, no jakby, no to daje tak dużo plusów, a ja mam teraz godzinę wolną, więc po prostu zrobię to, potraktuję to. Ostatnio, jak narobiłaś kawkę, to mówiłaś o tym, żeby traktować trochę to jak naszą pracę. Tak.
Znaczy ja w ogóle uważam, że w momencie, kiedy sprzedajemy jakąkolwiek usługę, to social media są naszą pracą. To jest... Ja nigdy nie rozumiałam, jak ktoś mówił, że jemu to nie jest potrzebne. I mam takie, okej, okay, czyli masz tak zapełniony grafik, że już w ogóle nie ma możliwości, żeby gdzieś tam coś wcisnął na najbliższe 20 lat. No nie. A ja mówię, no to są ci potrzebne. I tak są ci potrzebne. Tak, ja tak uważam w sytuacji, na przykład jak ktoś otwiera gabinet i ma... I to jest jego jedyna praca w tym momencie. I ma 10 pacjentów w tygodniu. A przyjęło się tak, że ludzie na etacie pracują 40 godzin w tygodniu, to znaczy, że 30 godzin powinieneś teraz zadbać o to, żeby tych pacjentów mieć. Tak. Zwłaszcza, że generalnie sobie zdajemy raczej wszyscy z tego sprawę, że jak prowadzimy jakąś działalność, no to no, potrzebny jest jakiś na przykład marketing, nie? No, no i teraz on się potrzebni. Po prostu trochę zmienił, no bo tak jeszcze ileś lat temu to by człowiek pomyślał, no dobra, otworzyłem sobie gabinet, hula wiatr, no to nie wiem, może ulotki se rozniosę czy coś. No wiesz, jakieś takie oldschoolowe rzeczy z 64 roku. Trzeba kupić a teraz... na przykład, zapłacić no za tak, ulotki. No dokładnie, tak, nie? Tak, chcesz tak, nawet tak, coś okleić, zrobić jakąkolwiek reklamę, coś, no to musisz za to zapłacić, po prostu wyciągnąć tak. Siano i zapłacić. A jak nawet albo go nie masz, albo potrzebujesz reklamy długofalowej, no to i tak no przecież traktujesz to, to albo poświęcisz ten czas na to, żeby zarobić pieniądze i je wydać na reklamę, albo po prostu poświęcisz czas na to, żeby zrobić sobie reklamę. No to tak. Jest po prostu praca jak praca. Tak. No tak, jak teraz, jak zakładamy jakikolwiek biznes, no to niestety musimy być tutaj wszystkim na początku, więc musimy też przynajmniej troszeczkę znać się na marketingu, a jeżeli się nie znamy na marketingu, to zrobić coś, żeby się na nim poznać i jakoś się go nauczyć. Nie? Najlepiej jeszcze zanim człowiek zacznie płacić takie rzeczy jak podatki i czynsz za lokal i tak dalej. Znaczy przede wszystkim, tak jak mówiłam, chyba już powiedziałam, budowanie swoich social mediów to jest budowanie marki osobistej, nawet jeżeli ona jeszcze nie istnieje. I, no tak. I to jest fantastyczne. A nie ukrywajmy, jeżeli ktoś już decyduje się na taką karierę typu fizjoterapeuta, co już jest samo z siebie zawodem, tak jak cukiernik na przykład, no to in the end kiedyś będziesz musiał przyjmować tych pacjentów, więc no fajnie by było, żeby ci pacjenci potencjalnie znali już twoje nazwisko. Co więcej, żeby to nazwisko łączyło się już z czymś konkretnym, czyli nie wiem, myślisz ból głowy i widzisz danego terapeutę, nie? Po tak, bo nawet jest... po prostu wiesz, że to jest fizjoterapeuta, tak, nie? Tak. Czyli wiesz, no bo tutaj dużo osób też ma takie opory typu, a jestem na pierwszym roku studiów, nic nie umiem, to w ogóle nie ma sensu, to jak skończę studia, to będę robił, nie? Tylko, że to wtedy i tak musisz startować od zera. Znaczy, a i tak nawet na pierwszym roku masz już jakąś wiedzę, której nie mają ludzie, którzy... Którzy nie są na pierwszym roku. Którzy nie mają z tym nic wspólnego. No nawet tak. Się przygotowujesz w ogóle do studiowania fizjoterapii, no to masz chociażby, no nie wiem, przygotowujesz się do biologii rozszerzonej, do jakichś takich rzeczy, no coś musisz umieć, no, cokolwiek. Ale, to jest w ogóle bardzo... Cokolwiek jest wiedzy, którą teraz byś wykorzystał w ogóle. No wcześniej. Cykl Krebsa na przykład, nie? To jest w ogóle łańcuch bardzo oddechowy, fajny case, glikoliza. Bo budując sobie od pierwszego, na przykład od pierwszego roku swoje social media, można pokazywać też ten rozwój. Dokładnie i to jest tak, w ogóle to też fantastyczna jest okay. Rzecz. Tak, czasami mam wrażenie, że też się ludzie tego boją. Właśnie nie, tego, to jest super. A, bo ja muszę siebie pokazać, że jestem na pierwszym roku i że nic nie umiem, nie? No, ale, no okay, za dwa lata już będziesz umiał dużo więcej. Dokładnie. I jak za 5 lat skończysz studia i dostaniesz swoje prawo wykonywania zawodu, to się okaże, że masz tam nadupione 500 postów. Dokładnie. I całą masę ludzi, którzy wiedzą, że ty już, wow, skończyłeś studia i już przynajmniej mogą cię o coś podpytać. No, masz cokolwiek zbudowane, przynajmniej wiedzą, że jesteś fizjoterapeutą. Potem można bardzo fajnie wykorzystywać też te stare treści na zasadzie takiej, o Boże, tutaj robiłem to i to, powiedziałem to i to. No nie, to tak nie wygląda. Teraz już wiem, i że... I zrobisz lepsze. I już, tak, już jesteś ekspertem bardziej niż wtedy byłeś. I to też jest bardzo cenne, no bo nauczyłeś się. Można ci zaufać, no bo okej, okay, może kiedyś tam miałeś tą wiedzę na poziomie minimum, no ale teraz już no błyszczysz, nie? Tak, zwłaszcza, że jak studiujesz i się musisz uczyć, to ci się materiał do social mediów robi tak, w połowie sam, nie? Tak, to prawda. Tylko tak, musisz go dostosować po prostu do swojego odbiorcy, żeby dokładnie. To było ciekawe. I sytuacja jest taka, że teoretycznie to warto o tym wiedzieć, że jak tworzę na przykład jakiś treścik, kiedyś znalazłem tę informację w związku z blogami, no ale tutaj teraz aktualnie social media niczym się za dużo nie różnią od klasycznego bloga. Ja tyle, dalej że... zachęcam do blogowania. Tak, ale mówię, wiesz, jakby blog jest też jest taki, że no, trzeba wiesz, stronę postawić, same coś zrobić. Więc tutaj powiedzmy, że zaczynam sobie od social mediów, które taki Facebook, on nie musi się wcale różnić od bloga, tam można tak, sobie tak, długie Facebook treści. Tak. Tak, Instagram trochę się różni, no bo teoretycznie tam ludzie bardziej przychodzą po zdjęcia, grafiki i trochę mniej osób czyta, no i te treści też
muszą być mniejsze po prostu na Instagramie. Tak. Natomiast można bloga pisać na dwa sposoby. Można być już ekspertem i pisać bloga eksperckiego, albo pokazywać swoją drogę do bycia ekspertem. Tak. I to jest super. I tak czy inaczej, jak będę tego bloga tworzył przez 4 lata, to suma summarum efekt będzie taki sam. Mhm. Jestem ekspertem na końcu. Mhm. I myślę, że tu jest plus taki, że jak tworzę go od początku, to ja na początku oczywiście nie używam super specjalnego słownictwa, co oczywiście przekłada się na to, że to jest dla osób zrozumiałe, dlatego że niestety terapeuci, sam się na tym czasami łapię, jak nagrywam coś dla pacjentów, że mówię troszeczkę zbyt profesjonalnie. Tak, tak, to jest. I to jest duży problem. To naprawdę nie jest łatwo. My mamy o tyle problem, że tworzymy treści dla jednych tak, i dla drugich. I naprawdę jest ciężko się przełączyć czasami. Tak, tak. Po prostu jakby w pewnym momencie nawet nagrywam i to jest przeźroczyste. To jest przeźroczyste dla was. Tak. To dla was coś, co jest oczywiste, możecie nie zauważyć, że dla innych osób nie jest. Czasami Krzysiek mnie na tym łapie, na przykład, że nagrywam jakieś treści i mówię, że mówię jakiś prosty temat, na przykład, że dehydratacja krążka międzykręgowego. Spoko. Co? Wiadomo, co chodzi, nie? Wiadomo, co chodzi. Ale niestety dużo osób może nie wiedzieć, że chodzi o to, że po prostu troszeczkę nie dbałeś o swój kręgosłup, masz za mało wody i ta gąbka się wysuszyła. W dużym skrócie, no nie? Nie pełni on. No dobra, nie chcę mówić teraz o dehydratacji, może po prostu to jest dobry moment. Bardzo, bardzo dużym plusem takiego budowania swoich social mediów od poziomu basic do poziomu expert jest też to, że w momencie, kiedy już jesteś na poziomie expert, możesz powiedzieć, słuchajcie, ja sobie teraz stworzę mały kurs, opowiem wam o tym, czego nie robić, bo ja to robiłem i wiem, że nie. I to też jest bardzo fajna rzecz, nie? Że w pewnym momencie wiesz już tyle, że możesz innym pomóc zaoszczędzić kilka lat na przykład na czymś. Super ale wiem, sprawa, że nie? Na swoich błędach uczysz się lepiej niż na czyjś. Prawda. To jest prawda, ale jednocześnie może popełnisz ich trochę mniej. Tak. Co? Znaczy, bo i tak, nawet jak kupisz najlepszy kurs na świecie, to i tak będziesz popełniać błędy w jakimś tam zakresie, więc to jest normalne. Ale może dwa lata będzie gdzieś tam mniej, nie? No, tak. Dobra, Justyna. Jak zacząć tworzyć treści? Wiemy, że trzeba wiedzieć, po co to robię, co dalej. Ja na początek czego potrzebuję? Dawaj sprzęt, wiesz, zobacz. Więcej sprzętu niż talentu. No fajny dobra, aparat. To na początek tutaj potrzebujesz telefon i tutaj się kończy moja lista. I wiecie, nie dajcie sobie wmówić, nie że... Nie mam iPhone'a 13. Ja też nie mam. Za mało gadżeciarsko, coś dawaj dalej. Ja też nie mam iPhone'a 13, chociaż ty chyba... Ja mam 12, to jest już stary sprzęt, rok z hakiem. Tak czy tak, nie dajcie sobie wmówić, że jak macie stary sprzęt, to najpierw musicie sobie poczekać, aż kupicie nowy, bo to jest totalnie nieprawda. Można zacząć nawet z ziemniakiem, w sensie z takim starym telefonem, jak jest na przykład mój, który ma bardzo dużo lat. Myślę, ale że przesadzasz to... trochę. Delikatnie, trochę przesadzasz. No nie? Ma jeden aparat, tak ma jak już dzisiaj aparat, ustaliliśmy. Tak, ja mam 3. Ile macie, jak masz aparatów? Tyle samo. Tyle samo? Ty masz taki sam telefon? Tak. Też Promax? Nie, no, przecież mamy... to ma super aparat. Nie, no 12 to... No dobra, w każdym razie na początek naprawdę zwykły telefon wystarczy. Może wam się przydać jakieś oświetlenie, jeżeli na przykład pracujecie na etacie do wieczora i będziecie tworzyć treści, kiedy będzie już ciemno. Idzie lato, to jest nieprawda teraz już. W tym momencie to jest nieaktualne. Wstajesz rano od 6. W Polsce wschody słońca są jakieś irracjonalne godziny. No tak, teraz, ale wiesz, nie. Ja wiem, akurat tak wstaję. To... Ale jest teraz wiosna, jest jeszcze, będzie wcześniej, no nie? No tak, teraz tak. Tak. Ale ja mówię tak ogólnie, jakby ktoś czytał, słuchał tego podcastu na przykład w grudniu, nie? Okej, mogą być tacy ludzie. To jednak, żeby pamiętał o tym, że może się przydać jakieś oświetlenie, ale to też jest kwestia tak naprawdę kilkunastu złotych za kupienie jednego softboxa i jednej lampy, nie? Tak, ale nawet więc może spoko być po prostu jakieś oświetlenie, bo teoretycznie... Może tak być, ale wtedy ludzie, wiesz, omijamy takie rzeczy, bo ktoś powie, softbox 13 zł, nie mam tyle pieniędzy. To jasne. Dobra, jak, albo znaczy, nawet jak nie masz, to okej, to tego nie kupuj. W sensie spoko, to dobra, nie kupuj. Ja nie po prostu kup sobie lepszą żarówkę ewentualnie, żeby nie była jakaś tam mocno żółta, nie? I migająca. Pamiętam wiele rozkmin vlogowych, bo jak się nagrywa vloga, to oczywiście o godzinie 19 zimą masz, skapnęłeś się, że o kurde, nie zrobiłem narracji. Fajnie byłoby coś dograć. I wtedy naprawdę lampka, biurko, spoko. Można jakieś kac komponować, że wygląda to nieźle, no nie? Więc myślę, że nie powinien być to problem. Ale generalnie na początek telefon i pomysł. W momencie, kiedy masz telefon, a nie masz pomysłu, to też nie jest jakiś super problem. Jako że zakładamy, że już macie jakąkolwiek podstawową wiedzę, czyli że to nie jest wasz
pierwszy kontakt z biologią, tylko znacie już chociaż odrobinę fizjoterapię, to po prostu wymyślacie sobie 3 do 5 tematów, które mogą być przydatne dla waszego przyszłego, wymyślonego na przykład pacjenta albo tego, którego już macie. Jeżeli już jakiś macie, no to case studies. To jest coś, co po prostu każdemu pacjentowi może się przydać, bo będzie wiedział, że jego problem po pierwsze jest normalny, a po drugie, że u ciebie może znaleźć rozwiązanie z tym problemem. Tak, dużo osób, no tak, i piszesz, nie? Dużo osób, tak właśnie jak my wrzucaliśmy w pewnym momencie sporo takich case'ów, to na standardowo komentarze, kurde, jakbym czytał o sobie. Mhm. To jest mój problem. Jakbyśmy tam dziwnej rzeczy nie wrzucili, to ktoś powie, kurde, jestem ja. Zwłaszcza tak, jak piszesz tak, o bólu odcinka lędźwiowego kręgosłupa, co ja druga myślałem, osoba mówi, że to jak oni mnie. Myślałam, że chyba nie zrobiłem tego. No ja tak. To jest są też to, że na samym początku, jeżeli na przykład nie macie skilla w pisaniu, a podejrzewam, że jak nigdy się tym nie zajmowaliście, to możecie go nie mieć, to nie jest żaden problem, bo piszecie sobie tych 5 pierwszych postów, zostawiacie je, czytacie je następnego dnia i je poprawiacie. I wyrzucacie wszystko do kosza. Czasami tak jest, ale to też jest spoko na początku. Chociaż ja bym była za tym, żeby jednak publikować, bo zrobione jest lepsze od niezrobionego zawsze. A pamiętajcie o tym, że dana treść, którą już wrzucicie, może być potem jeszcze raz wrzucona w inny sposób. Bo to nie jest tak, że wszyscy zobaczyli ten jeden post. Prawda jest taka, że po pół roku nikt się tam nie będzie scrollował przez 100 tak postów, jest, żeby coś przeczytać, nie? Zwłaszcza, że jak to są w ogóle twoje pierwsze posty, nie? Dokładnie. To nie ma co ich wyrzucać, bo one nawet jak będą średnie, to ty je wrzucisz, to przeczytasz je ty, twoja mama i wiesz. Tak, dokładnie tak. I dwóch kolegów, no bo masz 4 obserwujących. I to jest cudowne, bo początki są takie, żeby się uczyć po prostu, tak? Tak. I trudno. Natomiast też, bo czasami ktoś myśli, że o Boże, to jest taki dobry temat, że ja go po prostu wrzucę dopiero za rok, jak będę dobry. Kurde, drugi raz go wrzucić, nic się nie stanie, no nie? Jeszcze 4 razy go wrzucić. Wiem, że są osoby, które wrzucają 15 postów przez ostatnie 5 lat i jest wszystko okej. Okay. Wiecie, na przykład mój pierwszy film na YouTube, którego nienawidzę najbardziej ze wszystkich, ma 350 tysięcy wyświetleń, nie? Więc to nie jest zawsze tak, że pierwszy film się nie wybije. Mój pierwszy film nadal jest na naszym YouTubie. Pamiętam, że nagrywaliśmy go przez w ogóle całą sobotę. No, ten mój pierwszy film to jest największy. Ja pamiętam twój film, teraz nawet, żeby po prostu wybić to z głowy. Ja wiem, co to było, o neuromobilizacji. Neuromobilizację. Właśnie ostatnio nie było, cię to się śmialiśmy, że całą sobotę go robiliśmy. Grubaskiem śmiesznym. No jak? To Boże. Ostatnio się śmialiśmy. Pokazywaliśmy Monicę. Mówię teraz do Krzyśka, jakbyście nie wiedzieli, bo Krzysiek jest za kamerą. Neuromobilki zrobiłem, nie, neuromobilizację nerwu. To byłeś ty tutaj gdzieś, a nie to. O, jest! Patrz! Retrospekcja. 7 lat temu. No i rzeczywiście, 4,20. Nie ma 5 minut nawet. No to. 7 lat temu nagrywałeś to. I teraz wszyscy ci, którzy słuchają na Spotify, mają takie panowie. 55 tysięcy wyświetleń. No i grupy Maciek. Szczyt żenady, ale niech tam zostanie. To mój ma właśnie ponad 300 tysięcy i za każdym razem myślę o tym szczycie żenady, ale z drugiej strony potem sobie myślę, że jeżeli obejrzało to 300 tysięcy ludzi i dalej ogląda mój kanał, to jest spoko. To potem już było tylko lepiej zazwyczaj. Dobra, słuchajcie, tutaj podsumowując to, bardzo ważne pytanie, bo skoro to ma tak dużo plusów i to jest tak dobre, i tak mało rzeczy trzeba, to dlaczego dalej tak mało ludzi to robi? Bo się nam wydaje bardzo dużo rzeczy na każdy temat, ale w temacie social mediów też się nam cały czas wydaje, że musimy mieć już coś, albo musimy umieć coś, albo musimy mieć lepszy telefon, albo musimy mieć lepszy pomysł, albo powinniśmy już wiedzieć, jak montować rolki, żeby je zrobić i tak dalej. Cały czas nabudowujemy sobie taką narrację, że jeszcze nie jesteśmy na coś gotowi. Tylko, że wiecie, problem jest taki, że nigdy nie będziecie gotowi. No, urodziliście się gotowi, więc to wykorzystajcie po prostu. Zawsze, zawsze od czegoś trzeba zacząć. Te pierwsze materiały mogą nie być idealne, ale będą. I żeby się nauczyć, to jest tak samo jak z czytaniem. No, żeby nauczyć się czytać, trzeba czytać. Żeby nauczyć się biegać, trzeba chodzić, nie? I tak samo jest z social mediami. Łatwo jest wymyślić sobie 100 tysięcy różnych wymówek w postaci właśnie zły telefon, zła pamięć, zła dykcja itd., itd. No ale zastanówcie się, czy to jest faktyczny problem, nie? I czy to jest faktycznie powód, dla którego nie tworzycie tych social mediów? No i tutaj jest rzeczywiście w tym momencie wchodzimy w tematy tak, jakby ktoś zagłębił się w to, co wyjdzie mu pewnie niezła analiza psychoterapeutyczna, bo temat pewnie jest troszkę bardziej zawiły, niż się wydaje wielu osobom.
Ja pamiętam, jak w Neuro... Rzeczywiście fajnie było tak, bo przez ostatnie trzy edycje, a na pewno przez pierwsze dwie, gdzie ten temat social mediów był poruszany mocno, teraz dzięki Justynie jakby wracamy sobie do tego tematu, bo wydaje nam się, że jest on po prostu potrzebny, to dużo osób zaczęło tworzyć Facebooka i Instagrama głównie. Kilka osób coś tam na YouTubie wleciało, jakieś podcasty bardzo nieliczne powstały. Natomiast pomimo tego, że ludzie zaczęli pisać, troszeczkę robić fot na początku wszystkim, tylko nie sobie, później trochę sobie, jakieś ewentualnie story, nie wiem, książek, innych rzeczy, to naprawdę mało osób odważyło się, żeby mówić do tego telefonu. Co pewnie wynika z tego, że to nie jest kwestia telefonu, bo już go mają. No tak, ja myślę, że to jest kwestia tego, że boimy się trochę oceniania. Mm. Boimy się wyjść z tej naszej strefy komfortu, nawet jeżeli ona wcale nie jest komfortowa. Bo wydaje mi się, że wiele osób by chciało i czuje, żeby chciało jeszcze coś robić, jeszcze gdzieś tam się pokazać. No mamy w sobie jakąś taką chęć bycia ekspertami w dziedzinie, w której jesteśmy, w której działamy. No fajnie jest, super jest mieć pacjentów, być fizjoterapeutą, ale fajnie jest też czuć, że mamy coś do powiedzenia. Każdy ma, tylko po prostu się trochę boimy, że powiemy coś i ktoś nam na przykład za chwilę powie, że ojej, ojej, ty tutaj przeciągasz E albo mówisz brzydko R i mnie to drażni. No dobra, ciebie drażni, ale kogoś innego nie będzie drażniło. No po co się tłumaczy, można go teraz go wyrzucić. Tak, my po prostu, wydaje mi się, że... No taka prawda, bo rozumiem. Wydaje mi się, że gdzieś tam przez nasze kompleksy trochę boimy się tego mówienia, a to jest... Bardzo podobne do tego, jak rozmawiamy z kimś, tylko po prostu musimy się przełamać, że nie rozmawiamy z kimś, tylko mówimy do telefonu. Mnie na przykład bardzo mocno pomagało na początku mówienie do lustra. Nawet nie do telefonu, tylko po prostu do lustra. I w ten sposób nauczyłam się. Zobaczyłam swoją mimikę, zobaczyłam, jak układa mi się twarz. Ja zawsze miałam kompleks tego, że mam wielki nos i krzywe zęby. Tak go sobie myślałam. Tak. Natomiast jak patrzyłam na siebie w tym lustrze i tak mówiłam, to stwierdzałam, tak się skupiam na tym, co mówię, że już tego nawet nie widzę po prostu. A skoro tego nie widzę, no to chyba mogę to puścić, nie? Więc to jest jakiś sposób. Jeżeli faktycznie gdzieś tam się boimy albo oceniania, albo drażni nas ta nasza dykcja, to ją poćwiczmy. Ale nie wmawiajmy sobie, że czegoś nie możemy, bo mamy wymyślony defekt, czy nawet niewymyślony, ale mało istotny. No. Fajne to było, bo rzeczywiście... Dla mnie tutaj to jest znowu jak ktoś na przykład, bo to znowu tak wynika często z tego, że ktoś mi wmówił, że na przykład, że nie nadaje się do tworzenia, bo na przykład wielokrotnie chciałem gdzieś tam wyjść do ludzi, na przykład w szkole. Ale tutaj sytuacja jest taka, że jak wam się coś nie... Ja w ogóle social media trochę traktuję... Jesteś na swoim podwórku. Tak, traktuję trochę jak podwórko, więc jak na przykład by mi się coś nie podobało, no to po prostu można kogoś usunąć, zablokować, nie widzieć. I nie ma, nie jest to problem, bo trochę widzę taką analogię, jakby ktoś na przykład zapukał do mnie do drzwi do mieszkania i powiedział: Patryk, za szybko mówisz. No tak. Jakby człowieku, no tak. W ogóle nic to. Nie? Jest tak dużo osób, które mówi wolniej, że to nie ma problemu. Oczywiście, no, są jeżeli ktoś przychodzi do ciebie z jakąś konkretną, nie tyle krytyką, co argumentem, żeby polepszyć na przykład twoje treści, tak. To jest okej, okay, nie? Mhm. Ale jeżeli ktoś chamsko do ciebie przychodzi i mówi, ja na przykład dostawałam bardzo dużo komentarzy, że mam niepomalowane paznokcie, krótkie i brzydkie. Jak to tak? Jak pokazuję rzeczy, które robię rękami, to powinnam mieć piękny manikir. Ja miałam takie... Teraz... Boże! Ostatnio o czym bym pomyślała, nie? Dla mnie to w ogóle w żaden sposób nie było istotne. Ja się tym w ogóle nie przejęłam. Ale w momencie, kiedy ktoś mi powiedział, że wiesz co, Justyna, trochę za ciemny jest ten obraz. Tak nie widać niektórych elementów. To już było dla mnie takie, okej, okay, no to muszę dokupić jedną lampę na przykład, nie? Mhm. I to już było spoko. To nie był hejt. To było... Mhm. To było coś, no co warto było wziąć pod uwagę. No, tak. Więc to nie warto się zamykać, ale też nie wolno sobie pozwolić. Na pewno nie brać głowę. Tego tak do siebie, że absolutnie. To jest personalne, tylko raczej na temat tego, co robimy, co moglibyśmy poprawić. A czy ludzie zawsze będą mieli na nasz temat jakieś opinie? Kwestia tylko, czy musimy się nimi przejmować i czy musimy je brać do siebie. Tak, to rzeczywiście. Mój przykład to był tak szybko wyciągnięty z palca, bo rzeczywiście może mówię czasami rzeczy ciekawe, gdzie nie ma innych rzeczy. Jakbym mówił wolnie, to było fajnie. Aczkolwiek ostatnio dostałem bardzo fajny komplement, który powiedział, że słucham je na 1,5 razy. O, Boże, ale jesteś kochana. Jaki hardcore. Ale jesteś kochana, no. Więc może nie jest tak źle. Natomiast wiesz, czasami są takie komentarze, teraz powiedziałeś o tych paznokciach, ja czasami po prostu, jakbyście chcieli poprawić sobie humor, to możecie sobie na YouTube wejść, chociaż chyba zostało usunięte te komentarze. Jak na przykład nagraliśmy jakieś rzeczy ze stopami.
To zawsze był. I nie wiesz, ja myślę, to jest podobny motyw osób, które ma jakieś takie fetysze rękowo-stopowe, no nie? Możliwe. Że... Jeszcze... A na Instagramie to też się zdarza. Ich, tak, nie, tak. Ich nie interesują twoje robótki, co ty tam robisz. Nie, absolutnie. Tylko te ręce to takie, ach kurde, dobre. No, natomiast rzeczywiście dużo osób chce czasami coś fajnego nam powiedzieć. Czasami robię to źle w tym sensie. Natomiast jak dostajecie taką informację typu krytyka, kurde, wiesz co, no, masz taką trochę nie twarz instagramową, no to po prostu trzeba takie osoby wyrzucić. Tak, no bo to w ogóle ogół tak się nie dyskutuje i w ogóle nie warto o tym dyskutować i w ogóle nie warto tego brać do siebie. Ja tutaj jestem jak najbardziej za krótki blog, elo. Fajnie było, nara. Tak, tak. Tak. I po to po prostu to jest, więc po prostu jak social media da taką możliwość blokowania, to czemu by jej nie wykorzystać, to nie? One też są dokładnie, po coś. Dokładnie. Jeszcze tutaj mi się przypomniała jedna rzecz, o której miałam powiedzieć wcześniej, a oczywiście zapomniałam. Jak wchodzimy w interakcję z naszymi odbiorcami, którzy nawet jeszcze nie są pacjentami, ale już z nimi rozmawiamy, już się zapoznajemy, już się tak ziomujemy, to prędzej czy później jest bardzo spora szansa, że te osoby trafią do nas. I to jest spoko. I w momencie, kiedy już znamy się z nimi, wiemy, że to są te osoby, które już u nas były, mają swoje social media, to też fajnym motywem jest napisanie do nich na przykład później, jak się czują, co tam u nich, czy terapia pomogła. A potem przypomnieć można jeszcze o tym, żeby dali nam na przykład komentarz w Google'ach, nie? I to też jest bardzo spoko, bo buduje nam się znowu ten poziom eksperckości jako terapeuta, ale jednocześnie buduje nam się takie zaangażowanie tego odbiorcy. To jest bardzo fajne i warto to wykorzystywać też. Po części się zgodzę, a po części nie. Okej. Dlatego, że zauważyłem, że dużo osób daje się wkręcać jakby w coś takiego, że jak zaczynamy też dyskutować, często gdzieś tam na przykład z naszymi pacjentami na prywatnych wiadomościach, gdzieś na Instagramie, na Messengerze i tak dalej, i ten dystans się zaczyna bardzo skracać, to jest bardzo łatwo sobie wejść na głowę w ten sposób, że ktoś sobie pomyśli, dobra, słuchaj, jest godzina 23:30, to ja jeszcze cię trochę popiłuję o to, co tam plecy mnie bolą, to jeszcze może coś mi podpowiesz, nie? Tak, no, tutaj pierwsza w nocy to spoko, to zadzwonię, bo mam telefon, to przecież to mój ziomek, to co mi nie pomoże. Tak? Więc to jest też takie balans. Na pewno potrzebny, tak. Zachowany taki balans, że oczywiście wiesz, jesteśmy, ja tu jestem, pomogę ci, ale bez przesady, nie? Bo czasami ja się też z tym spotykałem, że mi pacjenci, tacy potencjalni pacjenci, bo to się później finalnie okazało, że to zazwyczaj nie są pacjenci nasi, to potrafią wysłać zdjęcie rentgenowskie, bardzo długi opis i gdzie oni nie byli, co dalej z tym zrobić i co może teraz, no to ja tak naprawdę to jestem w stanie po tym szczerze to odpisać, no tylko i wyłącznie, wiesz co, no przyjdź na wizytę, no to zobaczymy, nie? No nie umiem nikomu... Link. Tak, i dać link do zapisów i tak naprawdę moim zdaniem to się na tym powinno skończyć. Bez wdawania się w prowadzenie jakiejś w ogóle terapii online i wchodzenia sobie totalnie na głowę. To, bo widzę, że to jest po prostu też problem wielu terapeutów. To, o czym teraz mówisz, to jest idealny pomysł na post. Idealny po prostu, żeby ludziom przypomnieć, że słuchajcie, no tak jakby terapia jest w gabinecie i warto to podkreślać, to jest bardzo spoko. Warto też podkreślać godziny przyjęć, od kiedy do kiedy wy pracujecie, bo właśnie to, o czym ty mówisz, że jesteśmy ziomkami, to jest spoko, ale zawsze można nie odpisywać po prostu o tej porze, na przykład sobie wyłączyć w ogóle powiadomienia, to jest spoko, a potem powiedzieć, że wiesz co, widziałem, że pisałeś, no ale ja tak jakby mam swoje życie też, nie odpowiadam o tej godzinie, wpadnij do gabinetu, tutaj masz link do zapisów, nie? Oczywiście do wszystkiego trzeba znaleźć balans, bo wiesz, i bez tego, czy ty nawiążesz relację, czy nie, znajdą się osoby, które i tak będą do ciebie pisać, będą się chciały z tobą umawiać, będą chciały z tobą rozmawiać i tak dalej, wiecie, to jest social media. To są te ciemne strony social mediów. Jak ktoś cię bardzo polubi, one to... są nie ciemne, mogą być jasne, tylko po prostu trzeba widzieć, jak z tego kursu. Bo powinniśmy się cieszyć, kurde, fajnie, że ktoś do nas napisał, że on widzi mnie eksperta. No. Więc wtedy powiecie, słuchaj, jakby no, to wymaga po prostu porozmawiania. Wiemy, że nie ma co diagnozować na podstawie tylko badania tutaj. Ja muszę sprawić badanie funkcjonalne. Masz tutaj po prostu link do zapisu, bo oczywiście jak prowadzimy social media i już jesteśmy terapeutami, no to wiadomo, że można zapisać się do nas online, no bo przecież po coś to prowadzimy, więc wysłamy mu link i on sobie wybiera. Ja nawet korzystam z tego na przykład, jak byłem gdzieś, teraz mi się tak w ogóle już nie zdarza, natomiast były takie sytuacje, jak jeszcze gdzieś tam byłem u znajomych, ktoś mówi, o Patryk, fajnie, że jesteś, bo mnie tutaj, wiesz, plecy bolą, co ja mam zrobić, no nie? Ja od razu klik, klik, klik,
Booksy czy tam fizorejestracja, mówię, proszę bardzo. Nie? No i to jest super. Możesz się wstukać to, nie? No i tak. Jakoś mu przychodziły plecy w tym 3 sekundy. To jest minus, nie? Ale faktycznie to, o czym ty, Maciek, mówisz, to się zdarza. Ja na przykład miałam swego czasu wysyp propozycji randek, nie? I miałam takie, Boże, ludzie, to nie Tinder. Ale już omalowałaś wtedy paznokcie u rąk? Nie wiem, chyba nie. Może omalowałaś się wtedy, wiesz, zaczęły się sypać. Nie, bo to było na Instagramie ogólnie, o paznokciach było na YouTubie. Ale też, no, ludzie czują potrzebę takiego mocnego skracania dystansu, kiedy widzą, że ty masz skrócony dystans, nie? Ale to łatwo zablokować, dosłownie, tak, na przykład, albo po prostu pokazać, że no nie, tutaj nie idziemy dalej w tą stronę. No. Ewentualnie można mieć na przykład teleporady, w sensie takie, że ktoś dzwoni i rozmawiacie sobie i wtedy mu doradzasz, bo już na przykład wiesz o nim coś, był u ciebie na wizycie, mieć jakieś zalecenia, wysyłać go i cyk, ktoś może sobie kupić. No, można na zawsze kupić, można nie? Właśnie jakieś online wizyty też sobie wprowadzić, jak najbardziej. One były bardzo, że tak powiem, dobrze prosperujące w czasach covidowych, nie? Więc czemu tak, nie? Tylko właśnie, no właśnie, tylko musimy wrócić do tego, że jednak te social media to nie jest nasza rozrywka, tylko to jednak jest nasza praca. No, tak. Więc jeśli mamy tam poświęcać więcej czasu na to, żeby komuś wykonywać w sumie usługę taką, no powiedzmy to trochę jak w gabinecie, nie, że ona nie jest robiona w ramach hobby o 23 w piątek. Poza tym warto też, jeżeli tworzycie treści dla pacjentów, a zakładam, że będziecie tworzyć treści dla pacjentów na swoich profilach, to zawsze można na przykład rano, nie mówię, że od razu odpisywać, absolutnie, nie powinno się w ogóle odpisywać po godzinach pracy, bo to uczy złych nawyków, tak, ale zawsze można rano odesłać do posta, na przykład, nie wiem, o bólu głowy, powiedzmy, jeżeli ktoś tam o tym mówi. Albo tak jak mówisz, link do zapisu wielo. Nie? To jest krótka piłka. Tak jest. Tworzenie w ogóle takich materiałów akurat na Facebooku, Instagramie, to nie mam dużego doświadczenia w tym temacie. Na przykład jak nagrywam jakieś takie pomocne materiały na YouTubie, które są trochę dłuższe, to ja bardzo często wykorzystuję później na przykład do edukacji pacjentów, tak? Że a wie pan co, jakby podeślemy coś panu po wizycie, obejrzy pan sobie i fajnie, jakby to pan wprowadził, no nie? I już jakby, bo już nie mam czasu, żeby mu to pokazywać, godzina terapii skończyła się, ale ona niemalże dalej trwa, ta terapia, bo ja mu wrzucę materiały, gdzie dalej jestem ja, tłumaczę mu na bieżąco, co warto byłoby zrobić. Więc to tych jakby plusów tworzenia takich materiałów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Fajną rzecz na końcu powiedziałeś, myślę, że to jest taka rzecz, którą będziemy kończyć, bo teraz powiedziałeś, że social media to nie jest nasze życie takie prywatne, hobby, tylko praca. No właśnie, czy do końca tak jest, no nie? Czy do końca tak jest, bo jak na przykład ludzie, bo teraz osoby, które nas oglądają, to prawdopodobnie większość z nich, / prawie wszyscy, mają swoje Instagramy, Facebooki i pytanie jest takie, czy tworzyć dodatkowe konta na przykład profesjonalne, czy może nie? Okay. Może to robić na tym, co już mam. No ile właśnie. Ludzi, tyle wersji, nie? Ja jestem zwolennikiem tworzenia jednego profilu głównego. Jeżeli Ponteczka, ktoś ma... Tak, ja totalnie też się z tym zgadzam. Jeżeli ktoś czuje bardzo dużą potrzebę tworzenia jeszcze jakiegoś kontentu dla swoich bliskich, to okej, niech sobie stworzy, nie wiem, grupę na Messengerze i wysyła, albo na WhatsAppie i wysyła tam zdjęcia. Natomiast wierzcie mi, nie będziecie mieli czasu, nie będziecie po prostu mieli czasu ani chęci tworzenia na prowadzenie dwóch tu i tu. Ja na przykład mam jeszcze profil mojego kota i powiem wam, że ten profil jest martwy. Nie mam na niego czasu, ciekawe. Nie mam na niego siły. To nie jest to, że nie mam zdjęć, bo mam o Boże, miliony zdjęć mojego kota. No każdy właściciel kota ma miliard zdjęć kota. Dokładnie, ale po prostu nie mam na to ani pomysłu, ani chęci. I podejrzewam, że z takim prywatnym profilem byłoby w pewnym momencie tak samo. Że któryś byłby kosztem któregoś. Któryś byłby wyparty, tak. No właśnie, więc tutaj też Patryk, fajnie, że o tym wspomniałeś, bo tak to powiedziałem trochę, ja trochę wiem, między ja słowami. Wiem, bo ja tak, ja wiem, są na przykład, jak ja tworzę na przykład jakąś treść taką merytoryczną, albo wiem, że ona jest generalnie raczej skierowana do na przykład naszych kursantów albo do pacjentów, no to wtedy trochę to traktuję jak pracę. No ale umówmy się, nie wszystkie treści u mnie są związane jakoś super z pracą i czasami wrzucam zdjęcie, że elo, jestem w górach i tam wiesz, albo piję robię kawę, a tutaj piję browara z ziomkiem i coś tam, no to nie jest moja praca, no umówmy się. Nie? No tak, więc... ale widzisz, to pokazuje, jakim jesteś człowiekiem, czyli wracamy do tego, co mówiliśmy na początku, czyli pokazuje twoją osobowość. Bo wiecie, jak zarzucimy odbiorców tylko i wyłącznie treściami merytorycznymi, no to on tam umrze z nudów, bo jego to nie interesuje cały czas. On chce poznać ciebie, ale jednocześnie mieć odpowiedzi na jakieś tam swoje pytania. On chce obserwować profil, który będzie mu dawał wartości,
znajomości, ale z którym też będzie mógł sobie tam w razie czego na ulicy przybić piątkę, nie? Z tą osobą i to jest super. A akurat jeżeli chodzi o picie piwa czy tam alkoholu, to ja bym tego nie pokazywała ze względu na obostrzenia Instagrama, który wyłapuje teraz bardzo mocno pokazywanie butelek, puszek i tak dalej od chyba 2 miesięcy, więc tutaj taki mały alert. Faktycznie tak się złożyło i może blokować. Jeżeli nie masz bramki. Bardzo sporadyczna sytuacja. Wiem, ale wiesz, mówię o tym dlatego, że pojawiła się taka funkcja teraz i mało kto jeszcze o niej wie i to jest taka bramka na Instagramie, którą możesz założyć, że obserwują cię tylko osoby 18+, nie? Także... Tak, jakbyście mieli jedną ważną rzecz zapamiętać z tego podcastu, to żadnych flaszek ale na Instagramie. Warto o tym pamiętać. Wiecie co, tym bardziej nasza branża, tak? Jakby zdrowie. Zdrowie jakby to jest taki wytryk, że pokazywanie swojego lifestyle'u, czyli to, że jestem aktywny, to, że ja uczę się nowych rzeczy, to, że ja czytam, mam jakieś inne zainteresowania, mam kurde nawet czas po pracy na dzień znajomych, rodzinę, inne rzeczy, to jest jakby taką... proedukacja taka zdrowotna pacjentów. Tak, to jest edukacja motywacja, inspiracja. Tak, oczywiście. Że ktoś mówi, kurde, koleś jakby, mówię w moim przypadku, tak, prowadzi szkolenia, pracuje w gabinecie, ale nie wiem, rowerem sobie pośmiga, jest w miarę aktywny, coś tam czyta, coś tam mówi. Mhm. To znaczy, że ja w swojej pracy na etacie też mógłbym takie rzeczy robić. Jak też mówię, że ktoś ma czas, a ktoś nie ma czasu, no nie? Mhm. Więc to jest też fajnym takim dalej przekazywaniem wartościowych albo ciekawego stylu życia dla osób, tak? Tak. Że czas na spokój, wyjście do lasu, park, pies, kot, tak, cokolwiek innego. I oczywiście można przymycać tam jakieś fajne rzeczy, tak? Co się dzieje w twoim ciele, jak głaszczesz kota, no nie? No, same dobre rzeczy. Nie, chodzi mi bardziej o hormony i tak dalej. Mam nadzieję, że w ciele nic bardzo. No w każdym razie warto jest zarażać dobrymi treściami i dobrymi nawykami. Jeżeli... Zwróć uwagę swój oddech, jak głaszczesz kota. Jak okay. On się relaksuje, wycisza, dłuższa faza wydechu. Jak tobie dojeżdża oksytocyna i czujesz się taki odjechali, coraz bardziej odjechany tutaj. I tak głaszczesz tego kota, chcesz się spać i po prostu. Powiedziałam chłopaki. Ja dla ciebie jesteśmy jeszcze chłopaki z projekt masaż. Tak. Może dlatego, że jesteśmy w podobnym wieku i ja bardzo chcę się tego trzymać. W każdym razie pokazywanie takiej wartości, pokazywanie dobrych nawyków i takiej lepszej strony życia, że każdy z nas może gdzieś tam osiągnąć ten spokój, wyciszenie i mieć takie dobre strony, to jest super sprawa. To jest taki dodatek, to jest taki bonus, ale czasami niektórzy dla tego bonusa oglądają dany profil. To jest niesamowite w ogóle. Tak, my nie wiemy do końca, dlaczego nas ludzie obserwują, więc warto się zastanawiać. Można ich też pytać. Może to nie jest tylko i wyłącznie wiedza merytoryczna, tylko coś więcej. Justyna, myślę, że bardzo dużo treści było tutaj. Patrzę na czas, godzina 26. Krzysiek 4 razy zmienił baterię w aparacie, więc prawdopodobnie wiele razy widzieliście czarny ekran tutaj. Tak długo to trwało. Okay. Bardzo dziękujemy tobie za rozmowę. I teraz tak... Na pewno możecie podpatrzeć Justynę. Justyna Konkol. Ja czuję wyrzuty sumienia, że cię nie przedstawiłem tak dobrze, jak powinien to zrobić na początku. My mamy problem z przedstawianiem ludzi, jeszcze trochę zauważyłem to. Po prostu powinniśmy pracować na tym, żeby mieć więcej gości na podcast. I powinniśmy uczyć się przedstawiać ludzi, bo jestem definitywnie widzę po prostu problem. Tak, bo po prostu umiemy tylko przedstawiać siebie nawzajem w dodatku. I to też nawet było ostatnio tak, że mieliśmy siebie jakoś tak przedstawić ten i się już tym zaoraliśmy. Mi tak dochodzi trzecia osoba, to jest katastrofa. Jak są dwie osoby dodatkowe, to po prostu ja nie wiem, od czego zacząć. Tak, Justyna Konkol, jak słyszeliście, Justyna sama sobie powiedziała, tak? Ona tworzy swoje social media, Gitago Art, dobrze powiem? Tak, Gitago Art. Nigdy nie wiem, jak to przeczytać, mimo tego, że cię obserwuję, śledzę, oglądam sobie... Słuchaj, za mało łaciny. Za mało łaciny, ewidentnie za mało łaciny, to jestem przekonany tutaj. Takiej prawdziwej medycznej. Takiej prawdziwej. Więc możecie Justynę znaleźć na Facebooku. Na YouTubie. Na YouTubie, na Instagramie. Jak jesteście tutaj na TikToku, ja nie mam TikToka. Jak jesteście szczęśliwcami, jesteście w tej edycji numeru klubu czwartej aktualnej, to Justyna tam będzie pojawiała się wielokrotnie i będzie miała na Discordzie takie konsultacje, można powiedzieć, ale pewnie w Neurokafie też ją zobaczycie. Jak nie jesteście w Neuroklubie jeszcze, to informacja dla was, zapiszcie sobie w waszym kalendarzu, we wrześniu startuje kolejna edycja, więc warto było być i wtedy te Justyny treści na was będą czekały tam. Tak.
Bardzo dziękujemy Ci za rozmowę. Ja też dziękuję za zaproszenie. Myślę, że spotkamy się tutaj jeszcze, bo kilka takich ciekawych tematów wyszło tutaj w trakcie. Prawdopodobnie też w ramach konsultacji Twoich i Neuroka będą pojawiały się pytania od ludzi, które prawdopodobnie będą się pojawiały często wśród społeczeństwa i będziemy sobie na te pytania odpowiadali, więc może jeszcze w Neurofika się zobaczymy. Super, bardzo fajnie. Dzięki bardzo. Było mi miło. Hej. Cześć. Hej. Da 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 da